Witamy, 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 witamy. 57 odcinek właśnie się nagrywa. E, nagrywamy go 11 kwietnia 2016 roku. E, standardowo ze mną jest Tomek Zawacki. Cześć wszystkim. Jest ze mną Rafał Radomyski, Tak, jestem. Cześć. E, tak. I ja mówiłem, czyli mówił Christian Keuner. Słuchajcie, 57 odcinek nagrywamy sobie właśnie. Słuchajcie, dzisiaj będzie dość nietypowo, bo w sumie ostatnio mało gramy. Tomek nie ma czasu, bo zaraz w ogóle też nie będzie miał dalej czasu. Ja w sumie ogrywam starsze tytuły, chociaż coś tam od nowego odpaliłem, to Wam też powiem. A Rafał ma coś specjalnego do do, 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 do musi, musi o czymś powiedzieć, ale nie chciał nam mi powiedzieć przed odcinkiem, więc zobaczymy o czym powie. Więc ten odcinek to będzie taki chyba. Misz -masz wszystkiego po trochu. E, tak. I słuchajcie, 57 odcinek. Myślę, że jedziemy standardowo Hyde Park. Co ostatnio grywaliśmy przez nasze ostatnie dwa tygodnie? Oglądaliśmy, robiliśmy. Niech zacznie Tomek. E, stało się coś strasznego, bo ja na odcinek nie mam żadnej gry piekła zamarzło i w ogóle te sprawy. Eee, ale słuchajcie, w Division też nie gram, bo od 9 kwietnia kurde gra jest rozwalona. Nie pojawiają się dzienne aktywności i nie można wykonywać misji. Eee, I nie mam kompletnie co robić w tym, wiecie? Zrobiłem 50. poziom w Dark Zone, że już mogę kupować te, wiecie, na, na najbardziej żółte bronie, przedmioty i jak to tam wszystko można. Eee, i. Rakiety nuklearne. E, tak, co powinni dodać, bo i kurczę wiecie co, to nie ma co tam robić. Gdyby, nie by, gdyby rzeczywiście znikły te dzienne misje, dwie na trudnym, jedna na ambitnym, no to. To, to, to już chyba można grę powoli sprzedawać, tak? Można powiedzieć. Ale jutro no dobra, jest aktualizacja. Ale... No, tam rajdy nie miały no jutro dość... jest aktualizacja właśnie. Jutro, jutro, jutro. No. I dlatego się cieszę, okay. bo bo nie wiem, czy słyszeliście, ale tam naprawdę dużo fajnych rzeczy to dadzą. Na przykład będzie można się w końcu wymieniać ekwipunkiem, tak? To, co miało być od yeah! premiery. <śla> no, yeah, ale super. Tzn. oczywiście musieli to wszystko skomplikować, bo to nie może być takie proste. Wiecie, żeby, żeby wymienić się ekwipunkiem, to musicie być najpierw w grupie. Razem z tą grupą musicie pójść do specjalnego checkpointa, który jest tak praktycznie wejściem i wyjściem z Dark Zona i dopiero tam możecie się wymieniać eee, i podniesiony przedmiot możecie tylko wymieniać w ciągu dwóch godzin. Jest to kompletnie nielogiczne, głupie i w ogóle nie, nie wiem, po co oni to robią. No ale wiesz, Skrzycenie. w coś. W nie możesz mi czegoś schować, tak. nie? chcą ograniczyć handlowanie po prostu. Tak, tak, A wiecie, co tak. jest jeszcze lepsze? Wiesz, żeby nie było całego Allegro zaraz sprzętów. Jeszcze lepsza no, jest akcja to... taka, że jeżeli wyrzucicie dany przedmiot, który chcecie, z którym chcecie się podzielić ze znajomym z waszej grupy, to załóżmy trzeci znajomy, który jest w grupie, może was trollować i ten przedmiot ukraść i uciec. Nie? <laughs> Takie coś, nie. No i tak już nie śmiejąc się, to w końcu dojdzie ten przez wszystkich zwanych rajd, najazd i w ogóle. E, wielka, ogromna misja, do której nie wolno podchodzić, jeżeli się nie ma 30 poziomu i chociaż i, i nie przeszedło się chociaż raz jakiejś tam ambitnej albo innej misji, tak mówią twórcy gry, e, co no powiedzmy podzielmy przez dwa, bo szczerze w tym momencie wykonanie tych dwóch na trudnym, jednej na ambitnym. E, trzech dziennych misji zajmuje mi praktycznie 35 minut z tym ekwipunkiem, który mam. I to z ludźmi spotkanymi na internecie, tak po prostu, z żadnymi znajomymi, więc ten rajd może godzinka, może półtorej nam zajmie z, z czasu i jeszcze tam to malutkie pierduki, które w sumie mogą e, troszeczkę grę urozmaicić, tak zwane będą tygodniowe aktywności, czyli przez, przez cały tydzień będziecie mogli e, zbierać do koszyczka różne, różne aktywności, wiecie, pójść tam zabito i dostaniecie punkty, punkty kredyty Fenixa i tak dalej, i tak dalej. Więc widać, że już się zaczyna powolutku w tym division ruszać i bardzo dobrze, bo kurczę, mi się już tam nudzi. A wy jak się nudziliście w tym tygodniu, coś robiliście? W sumie to dwa tygodnie minęło. Już. Mi się przypomniała w sumie jedna rzecz, wiesz? Na 1 kwietnia, znaczy nie wiem czy to było dokładnie 1 kwietnia, bo ja ostatnio w czołgi trochę nie grałem, bardziej tam gdzieś u kumpla jak byłem przy okazji u niego to odpaliliśmy, i no ale to w sumie było i tak po ostatnim odcinku. Wrzucili słuchajcie. Coś więcej niż taka, wiesz, jak w tym Division mówisz, tygodniowa aktywność, bo wrzucili w zasadzie takie wyzwanie, podobno na Prima Aprilis na prima było zrobione. Wrzucili mapę na statki i wrzucili statek specjalny, który tam funkcjonował sobie Powiedzmy tak w dwóch trybach pomiędzy artylerią a, a jakimś tam czołgiem. No, no, coś zupełnie innego niż zwykły czołg. Oczywiście cały wiesz tam model jazdy i tak dalej. I po prostu walka, yy, wiesz, 8 na 8 bodajże statków, wiesz, po, po, takiej mapie, gdzie tam wiesz, wysepkami jest ta, yy, cała mapa, powiedzmy, wodna, po, poprzesiewana. I powiem wam, że to było zajebiste, bo naprawdę jak odpaliłem te, te statki, no to Praktycznie przez dwa dni gdzieś tam nie grałem w nic innego. Może nie jakoś dużo bardzo, ale to było coś zupełnie innego i, i wiesz, wszyscy mieli wyrównane y, mega szanse, bo to był wiesz, dokładnie ten sam statek, więc tak naprawdę nic poza strategią jakąś powiedzmy podejścia, jakimiś trikami i tak dalej nie dawało się wykorzystać powiedzmy I, i to się naprawdę sprawdzało. Mi się bardzo podobała taka taki dodatek, powiedzmy coś więcej niż wie, że wrzucili kolejne parę czołgów i, i tak naprawdę to samo, tylko w innych skórkach. Ale w sumie ten pierwszy kwietnia to taki, jeżeli chodzi o branżę gier i technologii, to to w sumie taki troszeczkę średniowy nie? Taki mech, bo ja osobiście takie dwa tylko żarty najbardziej pamiętam. Jeden to był od, od, od Google Cardboard, o tych gogli, wiecie, do wirtualnej rzeczywistości z telefonem. Mianowicie reklamowali kawałek plastikowej, <laughs> wiecie, pleksy przezroczystej, którą się zakładał dało na oczy i się patrzyło na świat i wiecie, i podpisy pod spodem, wiecie, super realistyczny dźwięk 3D jakiś tam gościu przebiega i coś tam mówi, wiecie, to jest takie odniesienie do naszego świata, że w sumie jaramy się tą technologią, czekamy, wiecie, na okulary VR, na, wiecie, coraz lepszą grafikę, wystarczy przez okno spojrzeć i mamy naprawdę realistyczny świat, nie? To taki, wiecie, żartek z takim moim przytyknięciem w, w tym, w, czyli znaczy w ten sposób, że wiecie, no za dużo przed konsolą siedzimy, czy tam komputerem, a... A drugi, drugi żarcik, który w sumie tak najbardziej pamiętam i się śmiałem z niego, to podobno YouTube ma wprowadzić i wprowadził zresztą opcję oglądania filmików ze Snoop Dogiem. <laughs> mianowicie to wyglądało w ten sposób, że odpalaliście konkretne filmiki, które były tam na liście, które dopiero wchodzą w tryb beta, e, i o, po prawej stronie, na dole, mieliście ikonkę Snoop Dogga, kliknęliście ją i w tym momencie mogliście obracać się o 360 stopni, wiecie, w każdym kierunku, za pomocą myszki, tak jakbyście siedzieli w kinie. E, przed wami był ten konkretny filmik, który włączyliście, a za wami był Snoop Dogg z jakimiś tam ziomkami i komentowali to, co widzą na ekranie. Wiecie, jakiś gościu się odbił od piłki, a Snoop Dogg mówi, ale po co mu ta piłka? Wiecie, to, 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 to jest fajne, to było pomysłowa. Tak to chyba kiepsko, nie? Patrząc na, na te lata wstecz, naprawdę chyba im się pomysły kończą. Znaczy, ja. ja a złapaliście ja, się ten... na jakiegokolwiek newsa? W sensie, ja, ja, właśnie, ja właśnie chciałem powiedzieć, ale to nie związanego z grami za bardzo, bo wiecie, co, znalazłem taki artykuł że Lewandowski został przełapany z marihuaną, nie? I w sumie, w sumie ogólnie bym w coś takiego nie uwierzył, ale wszedłem na tą stronę, patrzę, że zdjęcia oficjalne z UEFA, że, że, wpisy oficjalne UEFA na stronie UEFA, na Twitterze UEFA, no wszystko wyglądało bardzo poważnie ogólnie. I później tak, ja mówię, nie, nie, no to, to nie może być to. I później tak, tak do mnie dochodziło, no kurwa, przecież mamy pierwszy. Ale dali sprostowanie? No, ale, ale te, nie, nie, nic, nie wiesz, no, bo to może nie nic, być żart. Wszystko nie? Na... nie no, bez przesady, tam później jeszcze Robena, nie Robena, Riberiego pokazywali jak jara zielska, więc, więc to już, już takie przegięcie było trochę. Ja się złapałem na jeden artykuł, ale to dlatego, że gdzieś tam, wiesz, dłużej się nudząc, ściągnąłem się po Facebooku, tak wiesz, trochę dłużej do jakichś starszych newsów doleciałem, i, gdzieś tam trafiłem po prostu na artykuł z Interi bodajże, ktoś tam udostępnił i wiesz, na szybko go otworzyłem, przejrzałem, a mówił mu on o tym, że chcą, yy, Unia Europejska chce jakieś tam powprowadzać zmiany mówiące o tym, że E, wiesz, zdając prawo jazdy będzie mm, ono powiedzmy jakieś tam kategorie wprowadzało w zależności przy autach na tylny napęd y, ze stosunkiem mocy do masy, czyli wiesz, kupić, y, wiesz dwulitrowego diesla jakiegoś tam 80-konnego starego Mercedesa czy, czy coś takiego, ale już wiesz, żeby mieć tam 140 koni na tylną oś, to dopiero to po trzech latach powiedzmy, nie? I wiesz, ale tak to było fajnie napisane, a ja tak to wiesz, na szybko gdzieś dosłownie stojąc w kolejce do lekarza wiesz, to przeglądałem i, i to już było parę dni po prima plugisie, że wiesz spoko, aż kliknąłem jeszcze tam, wiesz, udostępniłem, coś napisałem od siebie no i, i potem, jak wiesz, kolega tylko zgasił, że to uniósł na prima aprilis, no ale w sumie jakaś tam dyskusja się wywiązała, to też się dałem zrobić. Kocze, ja tak w sumie czekałem na jakąś gierkę, jak zapowiedzą, wiecie, jakiś totalny bezsens, który praktycznie, no jak to czytacie, to wiecie, że to jest 1 kwietnia, a potem się okazuje, że to jest prawda, tak jak było przecież z Far Krajem Blood Dragon, nie? To oni zapowiedzieli tą grę na 1 kwietnia, e, ileś tam lat temu i wszyscy się śmiali, a się okazało, to prawdą rzeczywiście. No I tak czekałem na coś to takiego. Nie oni mogli zapowiedzieć w tak Primala. O, o, to o, powiem, o, o brawo. <głos> Dokładnie. <głos> to, to w ogóle by się niczym, nikt by się nie kapnął, wiesz. A dalej beka, beka, a tu potem, wiesz, pach, półka. O, ale jak tak się śmiejemy, w no. sumie, to nie wiem, czy widzieliście, czy słyszeliście o, o wspaniałym ekskluzywnym tytule na Xbox One, który w sumie powinien wyjść na 1 kwietnia. Nie wiem, czemu datę zmienili. E, Quantum Break. Słuchajcie. Mm, to nie będzie recenzja, to nie będzie nawet pierwsze chwile z grą, bo, słuchajcie, od, odpaliłem sobie to w pracy, żeby sprawdzić, jak to jak ta gra wygląda, no bo nie oszukujmy się tak, nie? No wszyscy ludzie, którzy mają Xboxa, czekają na tą grę, przecież to miał być system seller, to wiecie, największy ekskluzyw na Xbox One, który też jest na komputerze. I to też już jest pierwsza, pierwsza, pierwszy powód do śmiechu, bo na okładce z grą jest dumny czarny na białym napis Tylko na Xbox One, a jak wiemy to na komputerze też ta gra będzie Mianowicie jest przykra sprawa taka, że pudełeczko okładka są w języku polskim Jeżeli tam popatrzycie sobie na, na tył okładki to są ilustracje, wszystko po polsku ładnie a gra jest całkowicie po angielsku. Nie ma ani jednego słowa po polsku, nie ma ani jednego napisu po angielsku, tak? I, i, i to już nie jest powód do śmiania się, bo nawet zwiastuny promujące gry były po polsku. E, więc no Microsoft totalnie olał nie? Nasz, nasz piękny kraj i naszych graczy, i to jest bardzo złe zachowanie. Niedobrze, niedobrze. Ale słuchajcie, włączyłem tą grę i pierwsze co zobaczyłem na ekranie. Pamiętacie jak kiedyś były konsole podłączane do telewizorów tych CRT takim kablem antenowym? Pamiętacie te czasy, prawda? Jak, tak, pamiętam. Jak źle mieliście taki kabel podłączony, albo wiecie, on już był troszeczkę zajechany od podłączania tego Pegazusa od nowa w kółko, to na ekranie się robiła taka kasza, taki kurz, wiecie, nie? To wtedy się podchodziło na tył telewizora i się ruszało tym kablem, żeby, żeby ta kasza znikła. Ну no и курды. Włączam, włączam Quantum Break, patrzę. O kurde, chyba kabel HDMI nam się psuje, nie? Tam jest tak i filtr zastosowany. Oczywiście to jest artystyczny filmowy filtr, ale to po prostu wygląda jakbyście mieli niesprawny kabel HDMI, tak? Dosłownie efekt kaszy, efekt kurzu macie. I to już troszeczkę ee, to znowu jest smutna sprawa, bo to jest specjalnie zastosowany filtr, żeby tuszować niedoskonałości grafiki. Fakt faktem, grama fajne wybuchy, strzały, te efekty cząsteczkowe. Tak, tam no, to ładnie tam efekt czasu jest pokazany. Ale no słuchajcie, włączyłem tą grę, pograłem 10 minut i za chwilę poszedłem do PlayStation 4 i grałem sobie resztę dnia w kolina, nie w kolina, tylko Dirt Rally. Jest straszny mech, straszny mech ta gra, no Quantum Break chyba nie wypaliła, a recenzję to tak też widziałem, że nie za specjalne. Słabo, słabiutko, słabiutko, tak, tak. No tak i... niby, niby myślałem, że system seller, czekali, tyle czekali, wszyscy czekaliśmy w sumie i zapowiedziach miało być coś zajebistego, ale też po pod tego po tym, co czytałem, no to straszny mech. No i strasznie smutno, bo to aż jest dziwne, no bo to nie jest, wiecie, pierwsze lepsze studio, które wydaje grę, no to oni zrobili naprawdę genialnego Quantum Breaka, tfu, e, Alana Wakea. Nie wiem, czy graliście, ale gra naprawdę, no, za specjalna nie była, ale klimat miała, mechanikę bardzo fajną miała, z tą latareczką i osłabianiem przeciwników, jakiś tam thrillerek był, opowieść się kleiła, wszystko fajnie, potem dodatek dali. E, Remedy też robiło chyba pierwsze Max Payne, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy teraz się mylę, no to, tak, no to tak, słuchajcie, tak. No to jest studio, które ma naprawdę dobrą, dobrą historię, ale kurde, w tej grze strzelanie jest tak bezpciowe, że naprawdę no, no jakbym miał tą grę wziąć za darmo do domu, jakby ktoś mi ją dawał, to tak bym tak się zastanowił, kurde, wiecie co, ja sobie wolę seriale jakieś w domu poglądać i swoją grę grać, więc smutno, smutno. Tomek, a mogę głupie pytanie zadać? A o czym jest ta gra? Bo wiesz, bo jeżeli. Coś idzie co? na ta i co? Co? na Xboxa, to mnie kompletnie nie interesuje, więc nie wiem nawet. Co, z tego co czytałem, z tego co chwilkę widziałem, to jest gra o tym, jak się czas pierdoli. W sensie są naukowcy jest, <grym> 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 jest wiecie, jest wielka maszyna czasu, coś tam idzie źle, jak to wiadomo. Oczywiście jak się majstruje w czasie, no to inaczej się nie może potoczyć czas, tak. i, no, i tam ktoś nas goni, ktoś w nas strzela, my strzelamy, my uciekamy, nagle czas, bum, popów i tyle i grę, nie? E, ale żeby żeby nie być, tak wiecie, żeby nie rzucać słów na wiatr, to obiecuję, że tą gierkę sobie załatwię, ukończę ją i wtedy porównam, czy rzeczywiście pierwsze wrażenie jest, jest właściwe, czy nie. Bo jak teraz, no to no, smutno mi jest. Po prostu smutno, bo też czekałem na tą grę. No, dobra, dobra, więc to w, te, w takim razie może ja coś powiem. u mnie oczywiście standardy, jakieś tam FIFA, Divisiony, ostatnio z ale wyobraźcie sobie, że e, odpaliłem sobie. Teraz, teraz wziąłem się za assassina, ale nie ostatniego, tylko przedostatniego, czyli za e, Assassin's Creed Unity. Nie będę o nim mówił, bo dużo o nim by zostało powiedziane, ale chciałbym tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę, że słuchajcie, jak ja to odpaliłem i popatrzyłem, jak to wygląda to to wygląda rewelacyjnie. To nie działa zbyt dobrze i czasami się tnie, i czasami ci ludzie znikają w oddali, ten draw distance jest beznadziejny i tak dalej, ale to, że się wchodzi od, od razu do budynku i ten budynek w środku wygląda i to, ile tam jest ludzi i jak oni wyglądają, jak, jak ta animacja jest zrobiona. Słuchajcie, no, dla mnie to jest jedna z ładniejszych gier na tą generację konsol. Fakt faktem, nie jest to stabilny silnik, przynajmniej w w tej części, ale, ale wygląda rewelacyjnie. No kurczę, no, tyle ludzi w te, na, tym, na tej rewolucji całej tam e, te, e, tej francuskiej w tym Paryżu, ile tam stoi, ile tam jest szczegółów. Dla mnie rewelacja. No dawno nie widziałem ładniejszej grafiki w, gra, w grach. E, no, nic nie zrobiło na mnie ostatnio takiego wrażenia, jak właśnie Unity. E, no, no to tylko to chciałem powiedzieć. No, to, to, Co? to jest ładna no, no? gra, Christian, to naprawdę jest yes. ładna gra, to była... I tylko najgorsze jest to, no? że w dzień premiery i chwilę po premierze wszyscy się zamiast no tak, na grafice tak. i klimacie, tak jak mówisz, skupili się na błędach i niedoróbkach, których de facto było naprawdę masa i niektóre no. były psujące grę. Ale tak jak na spokojnie grałem w tą grę, to naprawdę ona, naprawdę jest, jest, ładna ta grafika jest i tam Nie chyba... poprawili te błędy? Co, tam wie, tyle wie, aktualizacji wyszło. Większości... Wiesz co, w większości poprawili, tak? Dajmy na to w 80, czy w 90%. No, ja póki co pograłem parę godzinek w to i nie miałem jakiegoś tam wielkiego baga, który nie uniemożliwiał mi grę, czy musiałem wczytać od nowa, czy po prostu coś mi się wysypało. Nie miałem jeszcze czegoś takiego. Co nie mówię, że nie będę miał dalej, ale, ale, ale póki co nie zauważyłem czegoś. Są dropy animacji, nie? Po 30 klatek no to zjeżdża ci do 24 czy 5 czasami i to jest odczuwalne, ale no to momentami jak idziesz w ten tłum cały, jak biegniesz w ten tłum cały, czy... Ten ale ten grałeś rzeczy. w poprzednie części, nie? Tak, w sumie grałem we wszystkie części. No dobra, ja nie grałem w żadną. I którą byś mi polecił? Czwórkę. Czyli black, flag. Black, 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 black black tak, tak, tak. no bo najzajebiście no, słyszałem klimat, no. Kli, klimat po no ja lubię piratów to chyba no też i, się przekona i te walki i te walki na statkach też jest fajne i w ogóle te szanty na tym statkach tam jest specyficzny klimat tak. nie no to mi klimat właśnie odpowiada i tak się przymierzam, tylko na razie jeszcze A, zaraz. czyszczę zaległości czwórka, czwórka. E... nie wiem jeszcze jak ten syndic Syndicate, tylko że syndykate może być może być świetny ale dla osób, które po prostu już dużo grają w Assassina, a nie tak, żeby wejść. Tak mi się wydaje. Czy Syndicate określa, jest... znacząco odbiega przyszłość, jeżeli chodzi o no. setting i on... O, o, o. No wiem właśnie. Dla, Czuć Assassina, to jest, to jest... ale nie do końca w nim już, wiesz? No dla, dlatego to mówię, to jest, to jest bardziej dobre odświeżenie właśnie dla takich fanów wielkich tego Assassina, a nie dla, wiesz, dla, nie dla kogoś, kto dopiero chce w to zagrać nie? Nie, no ja Black Flag mam w planach już od dawna, bo to wiesz, no, sam tam klimat piratów nie ma, nie ma gier w tym klimacie, a ja wiesz, uwielbiam w ogóle piraci z Karaibów, to mógłbym wiesz, na okrągło oglądać. Pograj sobie, pograj Pomimo, że to nie jest wcale najlepszy film w tym klimacie, ale wiesz. Pograj sobie, bo ja wiesz, że tak jak to mówisz, że ty lubisz piratów, ja piratów nie lubię i mi w ogóle nic nie, 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 jara, jeżeli chodzi o takie klimaty, a Black Flaga całego skończyłem, bardzo się wkręciłem i naprawdę siedziałem przed tą grą mnóstwo czasu, e, i skoro mnie to wciągnęło, to tym, 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 bardziej w tym zasiąkniesz, nie? Poza tym jeszcze masz tam potem dodatek na chyba 12 albo 13 godzin za malutkie pieniądze, tam jest chyba 30 złotych za dodatek, tak? Więc jak nie grałeś, to da, bierz tego Black Flaga od razu. No i w ogóle ja postanowiłem, że jeżeli tak o dodatkach mi przypomniałeś, yy, muszę koniecznie kupić sobie dodatki do Wiedźmina, wiesz, w wersji z tymi kartami. Dopiero ostatnio wiesz, doczytałem, że, że to wyszło wiesz, w pudełkach na zasadzie, że masz kod do ściągnięcia, a po prostu dwie talie w jednym dodatku i dwie talie w drugim i, i cała talia wiesz, do gwinta po prostu, do, 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 rozpychania, wiesz, w pudełeczku za jakieś tam, wiesz, 60 złotych od sztuki, czyli, czyli 120 pewnie wiesz, w komplecie będzie można kupić, nie? I no. jestem kupiony, także już się nie mogę doczekać. A te a tak... karty wcale źle wykonane nie są, ty słuchaj, one są z taki z takim śliskim połyskiem, wiesz, wszystko ładnie, to nie jest taka, wiesz, prowizorka gościu na drukarce no ja widziałem, w widziałem Zdjęcia, wiesz, a w, w Gwinta to po prostu ja się tak wściekałem, że nie można online nowo było pograć, bo już po prostu rozcykane miałem wszystkie, wiesz, tam yy, poziomy tych, tych yy, no bo oni grali mocniejszymi kartami w grze i po prostu trzeba było kombinować, a wiesz, strategie tam są całkiem fajne, to może nie jest bardzo skomplikowana karcianka, ale, ale jednak ma swój urok. Mhm. E, tak, więc poza tym właśnie, że bawiłem się w Unity... E, znalazłem gdzieś, e, jakąś tam za, za, jakieś, nie wiem, 10 funtów, dajmy na to, e, kod na Steam'a na Roller Castera, e, tego nowego Tycon World, i więc Tomku mamy wspólny kontakt, coś to sobie to ogarni, chociaż nie wiem, czy ci się ten tytuł spodoba. Czy na moim Macu e, to raczej nawet nie pójdzie, wiesz? E, no, 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 i powiem ci, że, że, no i właśnie, e, <tryk> słuchajcie. Zresztą powiem, powiem o tej grze później, bo chcę trochę o niej powiedzieć. Tak czy siak, trochę w nią pograłem, więc to też to, co robiłem ostatnio. No i oczywiście jakieś tam seriale, filmy, meczelini mistrzów, ciekawe rzeczy się dzieją, więc, więc w, su w sumie taki standard. No, no to w sumie tyle u mnie. Dobra. jeszcze teraz jeszcze powiem tak. A, no. e, pograłem, słuchajcie sobie dalej oczywiście, w Speeda i wyobraźcie sobie, że się bardzo zdziwiłem. Dodali się do wstecznego się zapala, jak cofasz się. Nie, na nie pewno, to na pewno nie. wiesz, co akurat to jest dobrze odzorowane, bo wyobraź sobie, że niektóre z tych super <noise> mają, tak, wiesz, w dziwnych miejscach bardzo, na przykład światło odwstecznego na wiesz, dole zderzaka przy jakiejś takiej listwie i wiesz, to elegancko jest odzorowane No kurde, Turismo jeszcze tego nie potrafi ogarnąć. No, to już widać klasa do góry, za nic no, spida. Ale wiesz, ale przynajmniej spoilery się ruszają, wiesz, te, te w tych super jak są tam, wiesz, spoilery zależne od prędkości, to już działało w GTA. W Gran Turismo wcześniejszym na pewno. Do czego zmierzam? Krótko i tyle, że pograłem sobie, wiesz, tak, no trochę tam fabułę, wiesz, popchnąłem do przodu, trochę sobie pojeździłem mm, gdzieś tam dla frajdy, no w sumie niedużo czasu poświęciłem, wiesz, no tak grałem, wiesz, wiecie, że ja trofeów nie zdobywam i tak dalej, jakoś się nie bawię, no i tak pograłem i tak nagle, wiesz... Tu jedno wbiło mi się, tu drugie, tu trzecie, czwarte, piąte, jakoś tak, wiesz, przypadkiem, bo coś akurat zrobiłem, tu w jakąś auto na maksa stuingowałem i tak dalej. Mówię, nagle wejdę w te, w te a zobaczę, wiesz, na czym stoję. Okazało się, że brakuje mi jednego złotego trofeum do, yy, do platyny. A widzisz, a do, te, a do tego jednego złotego trofeum brakuje mi jednego wyścigu ostatniego, bo już wiesz jest fabuła zamknięta i zrobili na koniec taki wyścig na 12 aut, gdzie chyba ma nie wiem, 35 kilometrów i tam dobre 10 minut się jedzie, no i Powiedzmy, że trudno nie spierdolić czegoś na takim wyścigu, ale całkiem fajnie to wychodzi. Więc wyjdzie na to, że to będzie moja druga w życiu platyna, no bo ja kompletnie do tego uwagi nigdy nie przykładałem i nie starałem się, nawet jak było blisko, a, a tutaj po prostu wpadnie sama z siebie i i przyznam szczerze, że to jest dla mnie idealne połączenie. Jeżeli gra mnie na tyle, potrafiła wciągnąć, że mnie wiesz, wynagrodzić tym jeszcze platyną, a nie, że zmusza mnie do tego, żeby siedzieć tam godzinami i robić jakieś bezsensowne rzeczy. Mhm. Tak jak Krystiana. No, oj, tak, tak, samo, oj, tak, tak, ja oj, tak, oj, tak. Tak samo Zglądanie. ja w Division został mi jeden pucharek no do platyny. Właśnie. Który, który, który? Pucharek? Za użycie tam 100 razy kluczowej umiejętności, czyli plus, minus. Teraz, jeżeli kilka razy jeszcze użyję, to wskoczy mi platyna w Division, więc to też oznacza, że troszeczkę przy tym posiedziałem i nadal polecam tę grę, bo, bo Ale nie jest poczekaj, tam co robić. Ale... ale... Ale powiedz mi, chcesz mi powiedzieć, że przegrałeś setki godzin w tym i ty nie użyłeś 100 razy jednej kluczowej umiejętności? A czy wiesz co? Ja ten poziom 30 zdobyłem troszeczkę późno i w sumie ja sobie radzę bardzo dobrze bez tej kluczowej umiejętności. Dlatego ja, ją, ja w sumie na A, siłę. Poczekam, używam, to, nie? To, to, to chodzi o tą umiejętność, która odpala się tam L1R1? Tak, tym tymi dwoma guziczkami i to muszę 100 no, razy nie, użyć i nie. wskakuje mi platyna, więc. więc o korne. Boże, takie, to, tak, takiej prościzny nie masz? No. <laughs> Okay. Nie no dobra, ale wiesz, ale to jest coś, co zaraz dobędzie. Ja sobie przeglądałem przy okazji właśnie, jak, jak to, ten Speed mnie tak wiesz, trochę, w tę trofea ściągnął. No to sobie spojrzałem, wiesz, jak na przykład wygląda sytuacja w Metal Gearze albo w, dajmy na to, w Wiedźminie, nie? W dużych grach, w które dużo grałem i wiesz, też setki godzin przy obydwu spędziłem. No to w Metalgirze te trofea są przecież tak poryte, że tam wiesz, trzeba wiesz, wyciągnąć po prostu na te, wiesz, bezszelestne, złote tam odznaki po prostu wszystkie misje. No to samo to już wymaga po prostu, wiesz, kombinowania siedzenia, patrzenia na YouTuba i tak dalej, żeby po prostu jak najlepiej to wyciągnąć. W Wiedźminie też jest mnóstwo jakichś takich, wiesz, głupot typu, że w jednej walce musisz spowodować, żeby ktoś, wiesz, krwawił, został porażony piorunem, zemdlał, upadł i jeszcze, wiesz, został otruty. No, no można, no, oczywiście to zrobić, ale to jest takie kurwa walenie po prostu, wiesz, no, aż się uda, nie? Po prostu aż się uda, no bo wiesz, nie, nie da się tak. Tam są jakieś losowe, powiedzmy, ustawiasz, ustawisz, nie wiem, yy, 3 czy 5 sobie perków, które będą powodowały, nie wiem, 5-10% szansy na no, otrucie, yy, zamrożenie i, i tak dalej, i tak dalej. I potem musisz kogoś napierdalać po prostu tak długo, aż ci, wiesz, wszystkie te 5% akurat wpadną przypadkiem, nie? No. I, no. No, no też wiesz, no ciekawe może, ale akurat te trofea takie były, wiesz, wyciągnięte, bo uważam, że jeżeli wiesz, naprawdę wiesz, nie wiem, 150 czy ileś godzin przy Wiedźmie spędziłem i, i wiesz, i za to nie wpada platyna, tylko wymaga jeszcze jakiegoś biegania i jakichś głupot, no to już trochę to jest takie wyciąganie na siłę, no ten RPek i tak jest, wiesz, rozbudowany. no Ale wiesz, no. no tutaj tutaj z trofeami zawsze te zdania były podzielone, że. Jedni, jedni twierdzą, że trofea to właśnie dla tych, którzy właśnie są najbardziej wytrwali, którzy chcą, którzy muszą jeszcze zrobić właśnie Wiesz, inne ale rzeczy, to a w rodzinie, okay, ale to, to wpada w czasu. Ja rozumiem, tak, ja rozumiem tą wytrwałość, powiedzmy, w Uncharted, który jest ośmiogodzinne, tak? I ono wymaga od ciebie, żebyś zabił 100 postaci shotgunem, 100 postaci pistoletem i tak dalej i tak dalej. I i okej, okay, no to to sobie wiesz, musisz przejść wtedy kilka razy i odpowiednio tam, wiesz, dużo pozabijać. Ale ta gra jest na 8 godzin, więc ja to rozumiem, nie? A wiesz, jeżeli przejście samej ścieżki fabularnej jeden raz wymaga od ciebie wiesz nie wiem 100 godzin tak ze zrobieniem wszystkiego i potem jeszcze na innych poziomach trudności kolejny raz tylko już nie wiem na speedranie wiesz po 30 godzin no to jeszcze bieganie wiesz za, za trofeami no, no ale dobra to już mieliśmy dyskusję o trofeach wiecie no to, to są zdania podzielone no. e, e, coś jeszcze coś jeszcze wam chciałem powiedzieć no, to tak ciekawa. jak wam mówiłem ostatnio dwa tygodnie temu, że zaczyna mnie ta fantastyczna gra w postaci The Last of Us trochę irytować. Tak ta irytacja osiągnęła zenit i przestałem w to grać. Po prostu tak mnie te głupie potworki wnerwiają, że nie wiem. No, no nie mogłem się do nich przemóc. Po prostu mnie wkurza ich zabijanie. Mógłbym tam walczyć z tłumami naprawdę koksów wszystkiego i tak ja dalej ale po prostu wkurza mnie wiesz obrzydzenie mnie bierze jak widzę tego wiesz z ryjem wykorzenionym jakimś po prostu człowieka i kurde że muszę z nim walczyć. I fantastyczna gra, z super fabułą, po prostu wiesz niesamowicie się wczuwasz i kurde i, i psuje ci to wszystko wiesz to, że nie lubisz takich potworów albo coś w tym stylu. No to jest strasznie skaszanione, wiesz, no ogórków kiszonych też nie musisz lubić, ale to możesz sobie wiesz wyłączyć kurde, zamawiając hamburgera albo coś. Strasznie jestem zły na to i, i chyba a uparłem się, żeby tą grę skończyć, więc podejrzewam, że podejdę do tematu jakoś inaczej. I po prostu nie wiem, włączę sobie na Spotify jakąś ostrą nutę i podejdę trochę jak do slashera w tej grze, i, i, i może wtedy jakoś będę miał inne odczucia. No, ale dobra, coś Wam chcę powiedzieć. Słuchajcie, no, czekamy. E, rok temu, troszeczkę ponad w sumie tam mroki i, 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 i paręnaście dni. Była taka sytuacja, że nagrywaliśmy odcinek, my z Krystianem, bo, bo Tomek z nami wtedy nie nagrywał, nagrywaliśmy odcinek 25. Odcinek 25 był nagrywany 17 marca i jednym z rzeczy, które tam było powiedziane, był koniec Top Gira, a drugą z newsów, które tam zapowiedzieliśmy, znaczy nie zapowiedzieliśmy, tylko wspomnieliśmy, był fakt, że zmarł Terry Pratchett. No, no i to pamiętam. To była, informa to była informacja, to, ok, która w sumie pamiętam. została przez nas przekazana, no, jako, jako ważne wydarzenie, mhm. e no bo było ważne, tak, I, i w zasadzie nie można było się nigdzie nie natknąć na tą informację. I tak się potem zastanawiałem, dlaczego o tym mówiliśmy, skoro ta informacja nie była w stanie ominąć nikogo. A my tak naprawdę nie mieliśmy zbyt wiele do powiedzenia na ten temat, co też zresztą nie ukrywam, zostało nam wytknięte i długi czas mnie bolało. Dlatego, że no fakt faktem nie zbyt wiele mogliśmy wtedy powiedzieć na temat jego twórczości, bo jeśli mi pamięć nie mieli, to akurat wtedy z Michałem nagrywaliśmy i, i osobiście jakoś styczności z nią nie mieliśmy. No i minął rok, i jakoś sobie o tym przypomniałem, ostatnio byłem u brata, gdzie, gdzie dorwałem na półce, a brat akurat gdzieś był daleko za granicą, więc nie protestował. Dorwałem jakąś sporą część książek którego Praszeta, które gdzieś pozbierał. Nie ja wiem, 7, 8, 10. Oczywiście je zawinałem no i wylosowałem jedną kompletnie, bo tam wiecie są dosyć dziwne tytuły, nic w zasadzie się nie spodziewasz, bierzesz jedną, drugą, trzecią, tak naprawdę z każdej wiesz, to samo możesz wnioskować. No to wylosowałem sobie jedną z nich, zacząłem czytać i, i tyle. No i wsiąknąłem po prostu całkowicie. Powiem wam, że to co się tam wyprawia, to co się tam dzieje, taki to, to jest styl pisania to zasługuje na naprawdę mega uznanie. Oczywiście, nie każdemu może to podejść, tak? bo, bo jest on bardzo specyficzny. Hmm, oczywiście o jakąś tam fantastykę zahacza i tak dalej. Są krasnoludy, jakieś elfy, jakieś, jakieś wilkołaki. Ale ja konkretnie czytałem książkę, żeby nie było, że nie powiedziałem, na glinianych nogach tak, taki, taki, tu nie wiem, bo teraz ją w pracy zostawiłem, to nie sprawdzę, na glinianych nogach chyba tak się nazywał. One nie są długie, te książki, bo one tak nawet 300 stron nie przekraczają, tak, po, po, po 250, 300, coś w tym stylu. i, i są naprawdę porządne, bo zaskakują cię praktycznie, wiesz, no w każdym wątku, co dwie, co trzy strony, wiesz, dzieje się coś takiego, że, że po prostu kompletnie się tego nie spodziewałeś, wiesz, jakiś drobny tekst, jakieś drobne hasło, jakieś y, stwierdzenie po prostu, wiesz, takie całkowicie abstrakcyjne, może tutaj abstrakcyjne myślenie jest dobrym, y, dobrym określeniem, bo wiesz, pojawiają się y, takie teksty, że, że to byś na to nie wpadł, wiesz, że ludzie zaczynają tam się, nie wiem, odżywiać zupełnie czymś innym, że wiesz, że, że wszystko, co jakby dzisiaj dla Ciebie jest oczywiste, no to przeniesienie powiedzmy tego do przeszłości, no bo zwykle fantastyka jakoś się tam wiąże z przeszłością, yy, no to jest takie trochę jeden do jednego. No bo, wiesz, kiedyś było tak samo jak dzisiaj, tylko nie było tych wszystkich nowoczesnych wynalazków, wiesz. A tam potrafi pokazać, że na przykład, wiesz, było zupełnie inaczej, że, że zupełnie inne były jakieś tam poglądy na coś, albo yy, i to wiesz, nie, nie to, że, że tak było, tylko że po prostu tak, yy, tak sobie wymyślił, nie? I dostosowuje do tego powiedzmy, Świat, który przedstawia, więc y, można sobie powiedzmy trochę poszerzyć jakieś, nie wiem, horyzonty swoje myśleniowe, czytając te książki, i, i w sumie nie mogę się doczekać, aż będę czytał kolejne. I mam nadzieję, że w ten sposób w jakiś y, trochę y, zrekompensuje to, że wtedy niezbyt wiele na ten temat powiedzieliśmy, i jeżeli ktoś nie słuchał nas od tamtej pory, a, a słucha nas teraz. A nie czytał tego praszeta, to uważam, że koniecznie powinien, bo, bo jest to fajny klimat. Mm -hmm. e, tam jak rozumiem, skomentował? No, nie... mm. <laughs> Krystian, wiesz, no, Krystian to, to człowiek Fify i Diabla. No no, ale ale nie przynajmniej. Nie, ale... no, tą, tą nocną straż, to tam ogarniałem to. To trochę, trochę tego ogarniałem, ale, ale mnie to jakoś osobiście nie wkręciło nie, mam. Nie, nocna i dzienna straż, bardzo fajne filmy, ale słuchajcie, zobaczcie, yy, Rafał tyle to w sobie trzymał. On każdego dnia się budził do smutnej muzyki, patrzył w lustro i patrzył, patrzył. I ja tego tak nie zostawię, ja muszę wiecie, taką wendetę. Kurczę, widzicie? Jak coś, jak coś słuchacze napiszą, to my to bierzemy do siebie. <gry> Nawet na tak długi no czas. Tak, ja. bierzemy do serca. Ale wiesz, co to, to się działo? To nie było tak, że ja pamiętałem o tym codziennie, ale to się działo gdzieś tam wewnątrz, wiesz, ten, ten kolec w sercu, nie? I wiesz, jak pojechałem tam do, do domku rodzinnego, a rzadko tam bywam, i, i wiesz, i gdzieś tam poszedłem na przeszpery, wiesz, po szafkach, co młody zostawił, jak pojechał do Finlandii, i wiesz, patrzę, że leży cała, wiesz, biblioteczka. O, pięknie, no to wiesz, od razu torba zawinąłem, i, i wtedy od razu, wiesz, jak tylko zobaczyłem tytuł, przeczytałem, wiesz, trafił do mnie autor. Od razu sobie przypomniałem to, bo pierwsze, moje skojarzenie, mówię, o. To było o tym, co spierdoliliśmy. No i pyk, nadrabiamy. I dlatego w sumie, że, że czytałem trochę, to też mniej pograłem tak, dobra, no, słuchajcie, myśl, myślę, że, do, tak, do tak, myślę, że, nasz mały, krótki Hyde Park możemy zakończyć, słuchajcie, tak, jedziemy z wiadomościami, jedziemy z wiadomościami, więc Rafa w sumie dużo mówi, to może teraz ja zacznę, słuchajcie, wiadomości, w sumie nie ma nic szczególnego, przejrzałem ostatnie dwa tygodnie i powiem wam, że Aż, aż, wiele się takiego nie wydarzyło, co, co można by było powiedzieć, eee, tak. Osobiście cieszę się, bo e, będzie otwarta beta Duma, więc osoby, które jeszcze e, nie miały przyjemności ograć e, tą betę, co była w sumie zamknięta, to teraz ta beta staje się otwarta, więc już od piątku, e, przez weekend możemy sobie ogrywać e, nową betę Duma e, na naszych konsolach. No i słuchajcie, to no, zobaczcie sobie ten tytuł, bo, bo to wraca, wraca właśnie Unreal, wraca Quake, właśnie to są tego typu... To będzie w ten weekend, czy od kiedy? Od, od piątku, od, piąt od piątek, sobota, niedziela. Kurde, wy... ciekawe czy beta plusa wymaga, bo ja stwierdziłem, że nie przedłużam. Beta nie wymaga plusa, tylko gra pewnie w to wymaga, bo to będzie ty mm. tylko i wyłącznie PvP, to tylko online, więc... No, hmm. nie wiem, bo w tym, w Need for Speedzie, jak była beta, to wymagała plusa, żeby usług onlineowych korzystać. To wiesz, różnie No Tak, ale być. tu masz grę typowo nastawioną na multi, hmm. więc y, musisz no mieć tak, tego plusa. No, niby tak. Nie, no to, to te, tego nie przeskoczysz, więc, e, słuchajcie, atakujcie, bo to jest dla mnie, e, mam, mam nadzieję, że to będzie najlepszy shooter w tym roku. E, e, tak, to... i tr tr trzymam mocno za to kciuki. No? Ja mam płynne przejście z tego no. Kiedyś no dobra, gadaliśmy no. o filmach, o grach, jak też i o grach i o, na podstawie filmów, ale o filmach na podstawie gier i gadaliśmy o filmie na podstawie Duma i strasznie się jaraliśmy sceną, gdzie był po prostu widok FPP i, i tak. Kilkadziesiąt powiedzie. sekund wiem, rozpierduchy, wiem, duchy, która kosiła no. wszystko i wynagradzała. No, wszystkim się podobała, tak przynajmniej jak my wtedy rozmawialiśmy, bardzo nam się podobała. I Ktoś wpadł na pomysł, żeby nakręcić półtorej godzinny film w takim stylu. Słyszeliście o tym tak, już pewnie, tak, bo tak, 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 tak. trailery były, newsy były, a teraz była i premiera, bodajże 8 kwietnia. Ja jeszcze nie oglądałem, w, chyba też nie, bo, bo nie. przed odcinkiem rozmawialiśmy. Ale co w ogóle sądzicie o tym filmie? Bo ja jestem w szoku, wiesz, bo ja wcześniej nie czytałem dokładnie, widziałem tylko te trailery i trailery mi się nie podobały. Kiedyś to, co mi się najbardziej podobało, to był taki filmik z całą sceną taką dwu i minutową, gdzie ona, wiesz, była bez przerwników, bo te trailery są strasznie pokoszone i przez to jakoś tak psują tą imersję. A, a tam, jak widziałem scenę taką z takim amerykańskim, znaczy nie amerykańskim, tylko angielskim, jakimś takim wąsatym żołnierzem, Wiesz, gdzieś się po jakiejś budowie biegało i to było wszystko, wiesz, ciągiem praktycznie pokazane, jakoś tam ładnie posklejane, No to ona robiła wrażenie. Mi się podobała ta scena i liczyłem na to, że wiesz, cały film będzie w takim klimacie utrzymanym. I chyba na to nie wiem. Nie wiem, czy pójdę, bo kurde, bardzo nie mam z kim pójść, bo to kompletnie nie jest film, żeby pójść na niego z dziwuchą, ale no trzeba to. Ja obejrzeć. z tobą poszedł, ale troszeczkę mam daleko, wiesz, ale też się interesuje hardcore Henry. Hardcore Henry, bo o tym nie powiedzieliśmy, jaki to jest tytuł. Tak. E, e, słuchajcie, e, Tomek chyba mi to kiedyś wrzuciłeś, czy gdzieś mi to pokazałeś, Ja to kiedyś ja znalazłem, że... ja to myślałem, że to jest tak. filmik kręcony przez fanów, wiecie, e, e, ekranizacja Call of Duty, tak? Akcja się działa w opuszczonym, powiedzmy, nie jakiś budynku z e, wieloma. Dokładnie pomieszczeniami. to samo. To kiedyś było na Joe Monsterze tak, czy tak. coś ja tam w stylu skakali, filmik, granaty wiesz, się pokręcił. Wszystko. I, i, I bardzo się zdziwiłem, że z tego idzie pełnomatrażowy film i nawet są tam aktorzy, ja jestem noga jeżeli chodzi o imiona na aktorów, ale jestem gościu co grał w 9. dystrykcie, co w Elizium grał tego szkota, co gonił tego naszego mata ma demona e, i Hardcore Henry to się okazuje, że to normalnie jest on tam chyba 130 minut trwa film. E... 130 nie 130, tylko półtorej godziny, godzina 30. 90 minut. I ogólnie jeżeli chodzi o historię, no to wczoraj. jest jakiś cyborg, tak? Zrobiony z protezami, rękami, nogami. I tak, ogóle... on nie ma pamięci, się tam odzywać nie może i tam będzie chyba gonił, bo tam oni trochę tej fabuły powiedzieli w tych trailerach, i, i on tam będzie yy, yy, rzeczywiście musiał gonić, żeby odbić ukochaną i tak dalej, no ale. To nie jest najważniejsze, bo, bo tam wiesz, no, to jest film, gdzie non-stop adrenalina. To mi się kojarzy strasznie z filmem Adrenalina i pokazuje, że wiesz, tu jest non-stop akcja i non-stop rozpierdol. Tak przynajmniej jest zapowiedziany ten film i liczę, że tak faktycznie będzie. Że nie będzie e, jak w Need for Speedzie, gdzie on nie będzie stał, wiesz, cicho jak ciota i słuchał pierdolenia czy jego za przeproszeniem. No bo już wiesz, już już mam tego dosyć po Need for Speedzie. Trochę akurat w tej samej konwersji utrzymane. Ale tam jeżeli ta akcja, akcja była naprawdę wiesz fajnie przemyślana. Oni te efekty no było widać, że tam są komputerowe, ale było to dobrze yy, zaprojektowane, może w ten sposób powiem, wiesz. Takie typowe Call of Duty, gdzie te sceny fajnie wychodzą, tutaj jakieś ciało przeleci, tutaj w kogoś strzelisz. To naprawdę trzeba zakombinować, żeby to dobrze pokazać z perspektywy pierwszej osoby. No, no właśnie, bo to jest wszystko właśnie z oczu bohatera, nie? A jak ja zobaczę ten film... To jest idealny film do wiary. Ja, z... No, no, też tak o tym pomyślałem, ale po, od razu po filmie, ja chcę zobaczyć making off, ja chcę zobaczyć jak oni to kurde kręcili, nie? Bo tam goście robi niesamowite akcje, jestem ciekawy jak ta kamera w ogóle. Czy to GoPro, czy jakieś inne, no? Po prostu magia, magia. Jest, jest, jest. Jest filmik w internecie, możecie zobaczyć i faktycznie właśnie do, dobrze Rafa powiedział, ja właśnie nie obejrzę tego i poczekam aż wyjdzie wersja, aż wyjdą okulary, i aż wyjdzie wersja, właśnie taka, którą będę mógł sobie obejrzeć na konsoli. I właśnie chciałbym zobaczyć, jak to na wiarze będzie wyglądało. I dlatego nie idę do kina. Olewam to. Obejrzę to na 100%, ale obejrzę sobie to w domu i chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało na wiarze. I na to czekam. A co, co do samego filmu, to wiem, że jest stosunkowo średni, jako sam film, jako ta fabuła, ale po prostu ten efekt robi stosunkowo dużo temu filmowi. I dlatego warto jest to zobaczyć ogólnie. I też chętnie to chcę zobaczyć. Tak. No. no. Tak, dobra, mówimy, idziemy. A w, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale to jakiś tam reżyser jest tego właśnie Henrego, który na początku chyba wymyślił, stworzył paruminutowy filmik, później przerobił się do 15 minut, a później mu zaproponowali, żeby zrobił film. No i właśnie to jest ten film. I on robi go już chyba bodajże 4 lata albo 5. Wiem, wiem, że strasznie długo trwa proces produkcji tego filmu, no ale, ale efekty z tego co wiem są całkiem niezłe. No. To tyle, jeśli chodzi w takie małej historii tego filmu. Słuchajcie, jedziemy dalej. Ja teraz coś powiem ciekawego. Dzisiaj w sumie wypłynęło dzisiaj wypłynęło, słuchajcie, Titanfall 2. Tomku, ty grałeś w jedynkę. Ja nie grałem w jedynkę. Strasznie żałowałem, że nie grałem w tą jedynkę. No, ale na apacecie nie będę w takie rzeczy grał. A na Xboxie nie miałem. Znaczy na PlayStation nie miałem. Powiedz mi, Tomku, czy bo chętnie byś zagrał w dwójkę czy po jedyce raczej, by to miał. Nie, jak najbardziej. Jeżeli jeszcze mi do tego dodadzą to, co najbardziej brakowało w pierwszej części, czyli tryb dla jednego gracza, e to naprawdę będzie coś pomiędzy Call of Duty a Battlefieldem, takie coś, co miało nam zastąpić Starlo z Battlefronta, ale wiemy jak to się wszystko skończyło. W Battlefronta już nikt nie gra, a Titanfall e, osób, Titanfall no. 2, jak wyjdzie, myślę, że to będzie właśnie ten kawałek segmentu dla tych ludzi, którzy dostają mocno w dupę w Call of Duty, a w Battlefieldzie się nudzą i, i, i to będzie naprawdę myślę, że odniesie sukces ta gra, bo w końcu kurczę ona pójdzie na wszystkim, nie? Będzie na pc -ty, na playki, na Xbox a wszystko, a nie tylko na, na Xboxie. Jak pierwsza część. Ja czekam na to. Bardzo fajny tytuł. Jest. No, tak. Ja, to, to właśnie to był, był jeden z tych niewielu tytułów, które, które strasznie e, zazdrościłem właśnie użytkownikowi Xboxów. No i co? No i w dwójeczkę sobie pogram. Pewnie nie w tym roku, chociaż, chociaż różnie to może być, bo na, na targach mam więcej zapowiedzieć, kiedy to dokładnie wyjdzie. Ale, ale myślę, że jak nie w tym, to na pewno w przyszłym. Będziemy w to opykali. To tyle ode mnie. Rafale, teraz tobie oddaję głos. A słychać mnie dobrze już? Bardzo dobrze, wspaniale Cię słychać. Fantastycznie. Dobra, to ja mam jeszcze dwa krótkie newsy. Obydwa są w sumie z jednej tematyki, nie będę ukrywał tutaj dużo, to po prostu moja powinność. Po pierwsze, to tak trochę tak po prostu wiecie, z obowiązku powiem, że mamy nową aktualizację do Metal Gear 5 która będzie na dniach, z tego co się orientuje i rozwijają znowu tryb onlineowy, mają być tam jakieś grupowe potyczki, bodajże sześciu na sześciu graczy, drużynowe i co dziwne, mają one być limitowane w jakiś sposób. Trochę mi to tak zaśmierdziało free to playem, bo tam ma być jakoś tak, że, że jakieś specjalne przedmioty można odblokować dla drużyny, która by yy, która wygra tam chyba 5 razy pod rząd. I, I że można właśnie zagrać będzie określoną ilość razy, jak się nie kupiło tego dodatku jakiegoś, który tam był, a jak się go kupiło, to można grać bez limitu. No, i tyle. Fajnie, że tą grę rozwijają dalej, pomimo że już kodzimy nie ma. Eee, lepsze to niż gdyby, wiesz, umarła całkowicie. Ja i tak tam w online nie gram i, i w sumie już przestałem grać, kiedyś pewnie wrócę. W każdym razie, jak ktoś tęskni, może warto odkurzyć, jak się dobrze bawił w online'a, bo, bo tryb sam brzmiał całkiem fajnie z, z opisu. Eee, a przy okazji chciałem wspomnieć o reklamie, która się pojawiła. Słyszeliście o reklamie Forda? Nie. To no jest nie. taka tragedia, że mi się to strasznie nie podoba, ale mów, no mów. No więc słuchajcie, pierwszy Metal Gear wyszedł w 1998 roku. To jest 18 lat temu. Ktoś wpadł na pomysł, że jeżeli. 18 lat temu ktoś się zakochał w tej grze, dajmy na to tak jak ja, gdzie powiedzmy, yy, może traktować na równi tą serię, jakby nie wiem, to było Mario albo coś innego bardzo ważnego dla, dla całej yy, grupy docelowej, jaką są gracze. No i że teraz ten ktoś może już mieć tyle pieniędzy, że będzie chciał kupić sobie swój własny nowy samochód w salonie, tak? No i... Po można się bardzo nie pomylić, no bo 30 lat już można mieć, jeżeli ktoś miał 15 czy tam ileś w 98. W związku z tym. Nie bazując na jakimś nowym Metal Gearze, czy, czy którymkolwiek tam pomiędzy, tylko bazując na starym pierwszym Metal Gearze, wykorzystując bodajże dwie wersje wyszły tej reklamy. Jedna była z momentu przed walką, znaczy w początek walki z Psycho Mantisem, a drugi to była po prostu rozmowa przez kodek z Rojem Campbellem, gdzie zatrudnili też Davida Hatera i oczywiście oryginalnych aktorów, którzy podkładali głosy. I zmienili dialogi w taki sposób, że, że po prostu Roy Campbell na przykład przez yy, Dekoder opowiadał Snake'owi o nowych funkcjach, yy, o nowych funkcjach, które tam ma jakiś nowy Ford Focus czy coś w tym stylu i tam pokazywał jakiś mu filmik i tak dalej, po czym Snake stwierdził, że się fultonuje, żeby tego Focusa sobie zamówić, nie, bo idealny będzie, żeby jeździć po Shadow Moses czy, czy coś w tym stylu. No i tam analogicznie Mantis powiedział o czym, yy, że wie o czym myślisz, Snake i myślisz o tym, że nowe Mondo to coś tam, coś tam, prawda, mniej więcej w tym klimacie. Ale ogólnie mi się to podobało, bo nie chodzi o to, że wiesz, że no ja i tak jestem tam skrzywiony, dla mnie tylko Mercedesy i tak dalej, tam Fordem nie będę jeździł. Ale chodzi o to, że wiesz, że. Ktoś w takiej firmie, gdzie te reklamy oni naprawdę poza jakimiś wypuszczonymi na na te, Boże, Superbole, tak? No to tak naprawdę tylko wtedy potrafią dobrą reklamę nakręcić, a ogólnie to jakieś bzdury lecą w telewizji i wiesz, za każdym razem tylko, wiesz, prestiż i jakieś inne głupoty. Wiesz, potrafią złapać taką grupę docelową, która no nie jest tak ogromna, bo, wiesz, bo ja bym zrozumiał, gdyby oni całość skierowali, nie wiem, produkcji samochodów do matek z dziećmi albo kobiet ciężarnych, albo tam innych, wiesz, ludźmi z brodami na przykład, tak, czy coś w tym stylu, oni wiesz, zdecydowali, że nawet nie do graczy. Tylko do fanów Metal Gear'a praktycznie w ten sposób skierujemy tą reklamę. I to mi się podobało, to ujęcie. Nie chodzi o wykonanie, czy to nam było słabe, niesłabe. No, pomysł powiedzmy był ciekawy, fajnie. Zrobił to ktoś, kto na pewno znał tą grę, bo, bo to nie było, wiesz, bezmyślne, bo tam było nawet, wiesz, nawiązanie do tego Fultona, do, do czegoś tam. Yy, w rozmowie przez kodek yy, brzmiało to dokładnie tak, jak brzmiało w grze, czyli tam wiesz, Snake coś tam powtórzył po tym roju taki, taki z takim niedowierzeniem i tak dalej no da, bardzo dobrze to było wzorowane nie oczywiście z jajem ale, ale bardzo bardzo w klimacie i, i to mi się podobało że wiesz, że potrafili taką Powiedzmy, decyzję podjąć, przepchnąć to, żeby wiesz, zrobić taką reklamę, I, i, i to jest fajne. W porównaniu do tego, jak były reklamy z Mario, to też widziałem już dużo wcześniej. No to wiesz, to, że Mercedes z Nintendo, wiesz, wrzucili sobie tam kilka modeli Mercedesów do Mario i w jedną w drugą stronę jakoś to zareklamowali, wiesz, to też było ok. Tylko to w żaden sposób mnie nie nakłoniło na przykład do tego, żebym, nie wiem, chciał sobie pograć w te Mario Karty, tak? I, I powiedzmy tam pobawić się tymi modelami. W ogóle nie byłem zainteresowany. A tutaj jakby nie patrzeć stwierdziłem, kurde, ten Ford to taka firma, którą w sumie nawet chyba trochę mogę polubić. No. I dlaczego Tomek mówisz, że nie mam racji? Bo, dawać moją najbardziej ulubioną grę część serii do reklamy jakiegoś auta Forda i jeszcze zamienić kultowe teksty Psychomantisa na jakieś teksty. O, wiem, że Snake'u lubisz podwójne poduszki powietrzne i, i kamerę cofania. E, <laughs> tak, wie, no słuchajcie, to dobra, może to się podobać. E, w ogóle jestem zdziwiony tym, tw tą twoją koncepcją. Ale spójrz na, to, spójrz na to z innej perspektywy. Kiedy ostatni raz słyszałeś ten tekst? Kiedy ostatni raz y, widziałeś jakieś filmiki, no, może gdzieś przypadkiem trafiłeś na YouTube'a? A tu nagle z zaskoczenia, wiesz, od razu ci uderza ten klimat, od razu sobie przypominasz, wiesz, twoje miłe wspomnienia, ciepło ci się robi na serduchu, a to, że tam się gadają o samochodach, to jest, wiesz, to jest tam no, no dobra, z jajem, tak, ale wiesz, to jest zrobione z jajem po to, żebyś, no, nie potraktował tego na poważnie, super i tak dalej, że wiesz, że to schrzanili. Moim zdaniem tego nie schrzanili. Moim zdaniem yy, zachowali odpowiedni klimat, odpowiednią proporcję i, i powiedzmy z jakimś takim szacunkiem wykorzystali, bo oni wykorzystali tą grę, ale, ale ja się czuję powiedzmy, wiesz, tak mile połychtany, a nie, nie że ktoś właśnie, wiesz, zbezcześcił coś, co, co powiedzmy ja lubię, tak jak ty powiedziałeś. Okej, okay. już, już się nie kłóćcie. Już się nie kłóćmy. Dobre. Teraz czekamy tylko, ale jak, jak ten Schwarzenegger koniec. albo ktoś będzie, będzie u nas w Polsce reklamować Biedronkę, tak jak w Japonii tam są różne reklamy. Nie, no dobra, ale wiesz, Schwarzenegger, Schwarzenegger, reklamuje i co chwilę widzę w telewizji to, że Schwarzenegger reklamuje, wiesz, grę mobilną, jakąś tam wojenną. Uramę. A też to widziałem, no, a Rzucam, to wiesz, widziałem. parę słów. To jest tak słabe, to jest tak no po je prostu, jest. wiesz, tak mnie boli. aż e, po prostu, no, wiesz, coś się robić, grać, tak? chcesz się grać, chcesz się grać. Nie, nie, po prostu to to jest słabe. Tutaj jakoś tego nie czuję. No i, i sorry, wiesz, jeszcze gra mobilna, jeszcze coś. No Słabo to wychodzi. Wiesz, a jak ktoś ci mówi, że Ford Focus z tymi systemami idealnie się nadaje, żeby infiltrować Shadow Moses, tak? No to jest, kurde, wiesz, sorry, nie? To jest, wiesz, dobrze dopasowane, tak? Nie chodziło o to, ile tam treści, wiesz, przemycą tych głupot i tak dalej, ale, wiesz, zaplanował to ktoś, kto to faktycznie grał przynajmniej i tutaj, wiesz, czujesz jakieś takie, no... Nie wiem, mi się podobał pomysł. Oczywiście, wiadomo, że nie spowoduje, że polecę do salonu, ale ale jakbym miał komuś polecić auto, kto nie jest skrzywiony tak jak ja, to powiem mu, w sumie wiesz co, te Fordy nowe mogą wcale nie być takie złe. No, tak. E, Okej, okay. więc zostajemy przy samochodach, e, lecimy do mojego newsa, ale to tylko mała informacja, jak wiemy, Woluczne studio e, straciło pracę i wszystkie wy, wyrzucili, a tu okazuje się, że Codemasters... Ratuje te studio, bierze ich do siebie i całe, więc prawdopodobnie z Drive Clubem. Jestem ciekaw, co będzie z Motor Stormem, czy licencja jest u Sony, czy u Evolution Studio. Tego akurat nie wiem, to, 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 to by było dosyć ciekawe, więc zobaczymy, co te studio będzie robiło. Wiem, że już jakieś plotki są, że mają stworzyć nową markę, ale chyba też związano, wydaje mi się, że z wyścigami. Tak czy siak, twórcy Drive Cluba. Eee, przeżyli i, i, możemy spodziewać się kolejnej dobrej, wyścigowej gry, gry. Mam nadzieję, że w dniu premiera, nie dopiero pół albo rok, rok po. Eee, no, ale to tylko w takie, w ramach ciekawostki. Słuchajcie, kończymy wiadomości, jedziemy do sprzedaży, sprzedaż, mam najnowszą sprzedaż e, dzisiejszą. A e, więc, słuchajcie, sprzedaż w UK. E, pierwszym jest e, rewelacyjny Quantum Break drugie miejsce ma Dirt Rally, trzecie tą Clancy The Division, czwarte ma FIFA 16, piąte miejsce ma nowy Far Cry Primal, szóste miejsce GTA 5, siódme to jest Black Ops 3, ósme nowe UFC 2, dziewiąte mój ukochany Rainbow Six Siege i ostatnie miejsce ma Star Wars Battlefront. Tak, ludzie w to grają. Eee, więc co stawiam Browara, że GTA 5 spadnie z listy <grym> dopiero jak wejdzie GTA 6. Ale, ale, ale faktycznie, no, kurczę, to jest dziwne, że gra, która w sumie Dwa i pół już, roku. już trochę ma, już trochę ma. Znaczy nie no, ale, ale to. Chociaż nie, bo to są ogólne sprzedaże, ogólnie na konsolach. Więc faktycznie, no, gra w sumie, która ma tyle lat. Cały no czas, no wiesz, cały ale czas. to jest, to nie bierze ci, nie. Z tego, co pani jak mówiłeś, to online nie bierze, czyli jak ktoś. Nie, 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 GTA, nie, nie. Same pudełka, same pudełka. No dobra, a tak? GTA-5 to wiesz, wchodziło w takich promocjach ostatnio na, na, wiesz, na każdej wyprzedaży już można kupić za jakieś, wiesz, 140, 160. Nie no tak, wiem, ale mimo to... wszystko, no, z jest, fakt, fakt, no, z jest. tysiące. No, wiesz, więc... Używek też możesz kupić na pęczki, a mimo to wiesz, tu masz ciągle na sprzedaży. Ja mówię Ci, do szóstki. Jeszcze nie zapowiedziana, ale będzie się trzymał. Eee, ale już jest, już jest informacja właśnie. Już dzisiaj czytałem, że właśnie eee, tworzą szóstkę, o. Wy, wyciekło, Chyba, że, że, to jest po że prosto, tworzą wiesz, szóstkę. Dobry symulator taki treningowy, żeby tłuc uchodźców i dlatego po prostu tam trenują. wiesz <laughs> Adres można zmieniać, chyba, tak? Można się ubierać można. przecież. No więc tak, ale nie, no cały czas chłopaki Rockstar cały czas robi coś z tą piątką. Tam mówiło Na się online o tam się dużo. Dzieje, no, 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 online jeszcze, jeszcze coś tam o tych dodatkowych misjach. Gdzieś tam czytałem, nie wiem, czy oni to w końcu robią, czy nie. Nie jestem aż tak mocno w temacie, ale fajnie, no fakt, faktem, słuchajcie, no, no, dobra gra musi się utrzymać, tak? Zobaczcie, Wiedźmina już nie ma, tak. A GTA to 5 jestem ciekawy, 5. czy tutaj, ale tutaj nie ma PC-ów w ogóle, czy są też sprzedaż PC. -towa? To jest wszystko. Bo to wiesz, to mo może być GTA 5PC- z uwagi na to, że wiesz, no, ono jest otwarte na te wszystkie mody i tak dalej. Jak ja tam oglądam czasem sobie e, takie... Albo tak, albo ta, no, to, ale... to, to po prostu to nie jest GTA, które ja pamiętam z ps trójki, jak on to odpala. Tak, ale tu, tu, akurat, tu akurat jest wszystko, ale pudełko, samo pudełko, więc myślę, że 90% i tak osób kupuje na Steamie albo na tego typu rzeczach, więc no nawet nie chodzi do sklepu, bo i po co. No. No dobra, no to tu chyba, no ten Quantum Break, wiadomo, premiera, tak, Dirt Rally też wiadomo, premiera, dwa pierwsze miejsca, więc Division, dalej ludzie w to grają, FIFA tak samo, no ale to jest Anglia i w to będą grali, cieszę się z dziewiątego miejsca, lepszego Rainbow Sixa i w sumie UFC 2 ósme miejsce, no, ale myślę, że za, że za dwa tygodnie, jak nagramy kolejny odcinek... Już go tutaj nie będzie. A Dirt no. jest dobry podobno, zastanawiam się, yes, czy nie, yes, nie, nie zrobić sobie go po, po Need for Speedzie, bo ja tu muszę mieć coś z czterema kółkami w sumie. O, jak ty, a, jak nie, ty wjedziesz nie. po Need for Speed w Dirta, to ty na pierwszym zakręcie wylecisz, uwierz mi, słuchajcie. No, pograłem sobie w to chwilkę, bo to bardzo był oczekiwany tytuł. Jedynie PC-ciarze mogli się tym cieszyć. I kurczę, w końcu to pojawiło się na konsolach. Eee, może ta gra za jakoś tak efektownie nie wygląda, tak? No grafika jest na równym poziomie. Są, są trasy, które naprawdę są prześliczne, a są trasy, które wyglądają tak po prostu, no, no, no bo są i trudno. Nie chodzi o trasy, chodzi o model i fizykę jazdy. Boże, to jest tak piękny tak piękna fizyka jest w tej grze, że po prostu można się zakochać od pierwszego zakrętu. No po prostu czuć auto idealnie, tam można wszystko zmieniać, ustawienia, możecie siłę e, wibracji, siłę. No, no po prostu dla fanów symulatorów, rajdówek, no to jest po prostu najlepsza gra, jaka jest na konsoli w tym momencie. No. Ale bez kierownicy to. Tomek, się... Ale dla mnie to nie będzie żadny problem. No jak chcę zobaczyć, kiedy o, tam czasy proszę. byś wykręcał, tak. To, 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 to jak ty, znaczy, wiesz, jak tak, ty ale załatwisz czasami, birta, ale ci, no. to, to, to mnie namówisz i będziemy się ścigać na czasy, bo, bo mówię ci, trochę w tych wyścigach pojeździłem i myślałem, że jestem dobry, ale jak na pierwszym zakręcie wyleciałem, to powiedziałem, aha, dobra, nie, to ty tak Nie, robisz. to nie chodzi o to, wiesz, bo ja nie chodzi o to, że nie myślę, że jestem dobry, tylko, wiesz, e, ja to wiem po prostu w miarę. chodzi o to że na tyłu na już tutaj. Na swój... Tomek, nie, żeby, żeby nie było, wiesz, żarty żartami, ale yy, jak pewnych rzeczy, wiesz, jesteś nauczony, to, że, wiesz, się bawi z Speedem, powiedzmy, który jest, wiesz, bardziej arkadowy, gdzie te ustawienia, no, mówię, znalazłem złoty środek, bo, bo już o tym wam mówiłem, ale nie chodzi o to, i wiesz, ja z tego Nitro bez żadnego problemu, wiesz, przesiadłem się na Forze tam jakiś czas temu, kolegi, i, i cały wieczór przegraliśmy w Forze, gdzie wiesz, no za każdym razem go ogrywałem, gdzie jeździliśmy sobie, wiesz, najróżniejszymi autami od 200 do 700 koni i wiesz, nie było żadnego problemu, no bo jeżeli dobrze jest fizyka odzorowana, to wystarczy, że, że po prostu wiesz, no, radzisz sobie z nią, tak? I wiesz, nieważne czy stworzy się przesiądziesz na Gran Turismo, yy, czy w drugą stronę, będziesz umiał jeździć. To, to w ten sposób działa, nie? A, albo nie będziesz umiał i jedyne co ci pozostaje, for Speed. Wiesz, w tą stronę to działa, w drugą już nie. nie I, i gra, teraz gra jest to, przepiękna i naprawdę podstawy jakiejś tam teorii jazdy, można się nauczyć operowaniem gazem, operowaniem hamulcem, wiecie jak w zakręty wchodzić, tego się nauczycie grając w Dirta tak. Bo gra... Tam jest chyba sporo też klasycznych furek, nie? Tak, dużo jest samochodów, znaczy, z tego co chwilkę grałem, bo w ogóle ten, 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 te dwa tygodnie to mało grałem, tak jak na początku powiedzieliśmy, ale ja to wszystko na drobie obiecuję, ale zauroczyła mnie ta gra, no po prostu nie ma takich gier na konsolach, no na komputerach są, ale na konsolach jeżeli chcecie pograć w jakąś symulację, no to nie macie nic, no w tym momencie macie Dirta i macie Project Cars i jeżeli ktoś ma kierownicę, to... Nie, 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 no jest, czy jest sporo takich Znaczy mi chodzi o symulacyjne gry, tak? Aha, no dobra. I jeżeli okay. ktoś jeszcze, jeszcze, nie, ale nie tam, ma rajdówek no, 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 w ogóle. Tam słuchajcie, te WRC-5 cały jak wisi miało. na PS Store Le Sebastiana Leba, tak? tak jakiś, i WRC-5. A, z Citroenem jeździ, to jest kupa straszna. To, 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 no, jeszcze, no właśnie, a WRC-5? Jeszcze większa kupa jest i w tym momencie Dirt wchodzi i po prostu i tak zamiata pod dywan i mówi, dobra, to wy panowie już sobie pójdźcie, tak? To niestety będzie i tak się słabo sprawiało. Tak, bo wielu się odbije od tego, wielu mało... się odbije, zobaczy, rajdówkę kupią, pojadą dwie znaczy, trasy. W ogóle to i tyle nie, ma, nie ma fanów, tak, no sorry, to, to nie jest aż tak popularne. Ale powiem ci, że pierwszego dnia de facto mało sztuk dostaliśmy, ale czy powiem ci systematycznie z półki schodzi to. Jednak ludzie wiedzą, że taka gra pojawiła się na konsolach, przychodzą i nawet nie trzeba zachęcać ich, biorą i wychodzą, no po prostu dobra gra się obroniła, tak no. Ja bym chciał kierownicę dostać od jakiegoś powiedzmy sobie tutaj wydawcy Halo, słuchajcie, jak chce grę i ten i kierownicę na testy. Obiecuję, że przetestuję od deski do deski, tak? A ile ile tamku ta kierownica was kosztuje? Ej, słuchajcie, chcecie iść na najwyższą półkę bierzecie sobie Logitech G29 G20, plus 9, no. do tego skrzynię biegów, bo jest sprzedawana osobno, więc się zamykacie w 2000 tysiącach, plus stelaż do tego z jakiejszystów i gra za małe takie 230 zł i możecie grać. Chyba, że kupi kupicie model gorszy, czyli Trustmastera T150FF. On jest za około powiedzmy do 1000 zł już dostaniecie, ale tam też trzeba skrzynie biegów kupić, wy chyba dwie stówki kosztuje. No to tak za 1300 pogracie sobie wyścigi, nie? <grystanie> Tak Najpierw wiara, bo wtedy będzie fajna imersja. No, jakby i, tam obsługę i... dodali wiara, to o, panie. Ale wyobraź sobie komplet z kierownicą, z wiarem, ze stelażem, z konsolą i, i wiesz, wykładasz sześć koła i możesz dopiero wtedy grać. Ale to jest jakie stanie niż samochód? No tak? Jakie? Ja myślę, że jakąś byś tam wersję do, do kots ów sobie już za te 6 tysięcy mógł zrobić, tam amatorsko się pościgać. A... Ale zrobić tak, no. ale wiesz, no rusz się no tym. A no wiadomo, komuś, żartujemy. No, wiesz, byle ruch przecież tym nie wyjedziesz na ulicę, musisz lawejtować. No mieć, dokładnie, iść, dokładnie. Tak dokładnie. No, to jest niestety koszt nieporównywalny, no ale też i uczucia inne, ale jeżeli wiesz, jeżeli VR będzie w stanie z tym całym osprzętem to zapewnić, no to wiesz, tu nawet 6 tysięcy nie jest wtedy małym pieniądzem, jeżeli dobra gra jest w stanie, wiesz. A przy okazji jeszcze jest news nowy, że Gran Turismo Sports będzie w pełni wiara obsługiwało. Tak. I to może być dosyć ciekawe tytuł. W, w, w momencie, w którym wyjdzie, tam jest tak napisane ładnie. No oni, oni raczej tego nie spierdolą. oni <grych>, nawet, no, nie. nie, nie. No ale, ale fajnie, no ale nawet, zobaczcie. Już, nawet już... na PS3, kiedy była opcja obsługi tam chyba do pięciu telewizorów, to piersi w to weszli. Nie? To w zasadzie nie wiem, czy ktoś inny w ogóle w to wszedł, szczerze mówiąc, ale, ale oni piersi. Nie? Eee, zobaczcie, że fajnie, bo bo już są dwie samochodówki zapowiedziane na VR, tak? Bo Drive klap też jest zapowiedziany. więc. No Ale to tu będą takie ta gry. Ta symulatory, miania. siedzisz w mechu, siedzisz w czołgu, siedzisz w samolocie, siedzisz w tak, samochodzie. Te gry będą no to się są najlepiej idealne sprawdzały. gry pod wiara. No, ale zobaczcie też, że to też niszczy jakieś tam e, takie myślenie, że, a, VR będzie jak Move. Nie, nie, nie. To już nie jest jak Move, bo Move miał swoje e, specyficzne, beznadziejne gry, a tutaj w VR macie już konkretne tytuły: Drive, Club i Gran Turismo, tak? I to już na 100% wyjdzie na VR, plus jeszcze e, dziesiątki gier, więc e, to jest spoko. Zresztą na fanpage'u wrzuciłem filmik, znaczy na, na, na Facebooku wrzuciłem filmik z 20 gierkami na VR i powiem wam, że mamy na co czekać Tomku, spokojnie, będzie w co grać ja już jestem spokojny Ej, słuchajcie o tym VR, że wiecie, wszyscy teraz gadają my też po raz kolejny w odcinku poruszamy ten temat, no dobra, temat jest gorący, więc nie ma co się dziwić wczoraj oglądałem nowy odcinek Big Bang Theory no i tutaj polskiego tytułu używać. I w najnowszym 20 odcinku była, była scena, jak Sheldon postanowił pójść na spacer do lasu, więc założył Oculus Rifta. Chyba Okulus Rift, wydaje mi się tak po tym, co miał na głowie. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie rozpoznać po zdjęciu, ale to był chyba Oculus Rift. W każdym razie miał zapiętego go, wiesz, na, na czole. Wentylatorek obok podpięty. Vanderbaum, wiesz, z zapachem lasu na, na, tym wentylatorku i wiesz, i się tam rozglądał po lesie, nie, i tak dalej. I się przydarzyło to, co mi od samego początku, wiesz, się boję w odniesieniu do samego wiaru, czyli wiesz, po cichutku wszedł y, jego kolega i, i kiedy on, wiesz, próbował złapać jakiegoś motylka na palec, to on mu podstawił, wiesz, y, swój tam nos czy język i on, wiesz, go dotknął naprawdę i poczuł to i się wiesz, strasznie przestraszył. I po prostu boję się tego, że wiesz, że jak ty będziesz odcięty w tej wirtualnej rzeczywistości, że ktoś ci zrobi takiego psikusa i, i zejdziesz na zawał najzwyczajniej w świecie. Mhm. Tak, zobaczymy jak to będzie wyglądało w sumie w przyszłości. Słuchajcie, jedziemy dalej. Jedziemy w ogóle chyba z grami. Zacznijmy od gier. To w sumie powiem Wam szczerze, że że mogę ja zacząć. Ja zacząć, ale dam głos Tomkowi. E, tomku ściągnęliśmy sobie. W sumie dalej możecie drodzy słuchać ściągnąć, jeżeli chcecie, e, jest do ściągnięcia demo Final Fantasy XV. E, demo dosyć krótkie, bo w pół godziny i je przejdziecie całe. E, to to, o, słuchajcie, no to wszyscy w trójkę graliśmy. Wow. E, no, więc... No dobra, no, no to no, już, już już mówiłem o tomku. E, tomku. To demo technologiczne. To jest bardzo no ważne, to jest bardzo ważne, co to <laughs> powiedział. <laughs> Tylko, że to, to, z tymi technikami to też, też jest tutaj bardzo różnie, więc, więc to też do końca bym ta, tak e, e, nie zaryzykował tym stwierdzeniem. Tak czy siak, Tomku, jak ci się grało w nowego finala? E, dziwnie, fajnie. Ogólnie ta gra za długo jest w produkcji. To już widać w tym momencie, bo te demo technologiczne, nazywajmy to, bo to nie jest demo Final Fantasy. To słuchajcie, jeżeli ktoś na internecie pisze, że grał w demo Final Fantasy, to jest zjebana gra, bo w ogóle tam się jeździ ciężarówką i się zamieniasz w krokodyla. To sorry, ale to nie jest Final Fantasy. To to jest demo, które pokazuje możliwości silnika. Pokazali jak wyglądają ee, etapy na ple, powiedzmy w, otwartej, w otwartych terenach, na plenerze. tak, pokazali jak wyglądają etapy w mieście, jak wyglądają etapy, wiecie, wewnątrz budynku przy różnych, ale ale więcej, to nawet wiesz, podchodzisz i masz takie durne guziki, wiesz, na podłodze Dokładnie. I, i i podchodzisz, naciskasz ten guziki i w tym momencie wielki potwór na horyzoncie sobie tam przelatuje w kałamarnica, żebyś zobaczył jaka jest zajebiście wielka kałamarnica, wiesz, podlatujesz gdzieś dalej, a tam ci się nie wiem, tam zmienia kolorystyka albo coś innego głupiego dzieje i są przyciski, żebyś zobaczył kolejne efekty, no przecież to jest to jest nic innego jak po prostu półgodzinny filmik na YouTube'a do włączenia i wiesz, po prostu mieć świadomość, że to jest na żywo wszystko, nie? Tak, no co, to... sorry, no tam nic nie było w rozgrywce. Ja po prostu, no, przeszedłem przez to, okej, okay, dobra, spoko, dzięki, fajnie, ładnie wygląda. Fizyka jest zjebana, bo w tym, o którym wspomniałeś tam, gdzie się w ciężarówkę zamieniało, e, były takie klocki, które się przewracały, oni nie wiem, chcieli chyba tą fizykę pokazać przez to, że to jest No tak, no bo tak pierwszy raz stoją. w serii Final Fantazji będzie fizyka normalna, taka, wiecie, w czasie rzeczywistym. No dobra, ale ta fizyka jest do dupy. Ale jest, ale jest. I to demo Bo wiesz, pokazuje, że podchodzisz, będzie. Podchodzisz do klocka i wystarczy, że go muśniesz ręką, a ten klocek się kołysze i cała wieża się przewraca, tak? A bierzesz ciężarówkę, rozpędzasz się przez cały pokój, i w momencie, kiedy walisz w ten klocek, to się zatrzymujesz, a dopiero potem zaczynasz go powoli pchać. No to, sorry, no to jest coś nie tak. Ale słuchajcie. Gdzie e... jest pęd, gdzie jest masa? Słuchajcie, pokazali demo technologiczne, powiedzmy, taki benchmark Final fantazji, Pokazuje nam nadzieję na to, jak co może, być w grze, co może być w grze, jak to może wszystko wyglądać, otoczenie, światło, tam warunki pogodowe. Wszystko jest ok. Final Fantasy 15 będzie na pewno przeogromną, przeepicką i w ogóle przegrą, prze, prze co zresztą mogliśmy zobaczyć na tym malutkim wycinku, jak to był epizod, ten Duskae, tak? czy to, to jak się nazywało dodawane do Final Fantasy Type-O. Z tym, że... Jest jeden taki mały szkopu, bo to demo miało zachęcić do Final Fantasy, a miało zupełnie odwrotny wydźwięk, bo jeżeli ktoś grał i nie wiedział, co to jest za gra Final Fantasy i zobaczył coś takiego, to na pewno już to jego Final Fantasy nie kupi, bo się zamienia w chłopczyka, wiecie, w salonie, który biega po, po stole pomiędzy sztućcami i talerzami. A tych, którzy orientują się, co to jest Final Fantasy, to tym bardziej zniechęciło to demo do zakupu, bo grafika i możliwości tego silnika trochę takie. Troszeczkę, dokładnie, bo klatki lecą łeb na szyję w niektórych momentach, grafika też za bardzo nie wygląda, oteksturowanie tych elementów też kurczę, no to jest to, co ja mówię, że gra była za długo w produkcji, on za szybko pokazali i przez te lata wyszły naprawdę gry, które wyglądają tysiące razy lepiej niż, niż Final Fantasy w tym momencie. No zresztą Division, które, które w tym momencie jest chyba jak dla mnie najładniejszą grą, jaka jest na konsolach, no to po prostu jeżeli włączycie obok Final fantazji, no to kurczę, no to jest kiepskawo, tak? Ale widać postępy, jakie no jest... Jak, no, jakie, s... Dokładnie, postępy, jakie są w tej całej serii Final Fantasy, bo w pewnym momencie, jeżeli chodzi o Finala 13, co tam się dalej podziało, no to seria praktycznie zaczynała powolutku śmiercią naturalną umierać, tak? A tutaj jest malutki powiew świeżości, jednym to się będzie podobać, jednym nie. Pograłem te 30 minut, skończyłem i nie wiem, co ja mam myśleć. No ani mnie to nie zachęciło do zakupu, ani mnie to zniechęciło. No to po prostu zobaczyłem coś, że rzeczywiście oni nad czymś pracują, coś robią, że może kiedyś tą grę zobaczymy. A datę premiery tej gry zapowiedzieli w mojej urodziny, 30 września i wiem już jaki prezent dostanę, więc na pewno w tą grę gram, bo mam o, zagram, bo mam ogromny sentyment do tej serii, wychowałem się na tej serii. Ale demo nie dało rady. Demo nie dało rady, ale nie ze względów na takich, że, że wiecie, że tam się bije jakieś potworki, i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu, że nie pokazało efektu wow, jak dla mnie, a jak wy patrzycie na to. Tomek, to ty powiedziałeś, jak jako fan serii, na której się wychowałeś, a, a ja nie ukrywam tego, że w... Przed wieźminem żadnego RPG nie grałem, już wspominałem o tym. No i w związku z tym, finala też żadnego nie, nie tykałem nawet kijkiem. Eee, no tak wyszło po prostu. No i... i taki pierwszy kontakt w sumie. To demo to był dosłownie pierwszy kontakt i powiem szczerze, że kurde, nie wiem jak miałbym w to grać, bo. Z jednej strony fajnie mi się podobało, okej, okay, ja nie skupiłem się na tym, że ta grafika była brzydsza niż w innych grach, powiedzmy, i, i gorsza niż, załóżmy, tam. Yy, znaczy, miejscami wyglądała naprawdę super. Tam pamiętam, że zapadła mi w pamięci na przykład yy, świetnie ozorowana posadzka w tym pokoju, kiedy po prostu, wiesz, słońce się w niej odbijało, i wyglądała po prostu, jak wiesz, w 100% prawdziwa podłoga się zachowywała, tak, no ale. Ale to są jakieś takie rzeczy, które można na nie zawsze przymknąć oko w grze i, i tak naprawdę ta rozgrywka musi ci się gdzieś tam podobać. E, był taki etap z walkami i on ewidentnie miał pokazywać po prostu, jak się tłucze e, z innymi elementami, znaczy z innymi jakimiś wrogami. Mogłeś się zamienić w tego krokodyla, mogłeś się zamienić w jakąś taką dziwną żyrafę z rogami jelenia czy, czy coś w tym stylu. I to było słabe dla mnie, dlatego że owszem, no, były jakieś potworki, które powiedzmy, mogłeś po tej przemianie, wiesz, z łatwością niszczyć, bo, bo byłeś super mocny. Ale to było, wiesz, no, masz jeden atak i ewentualnie drugi atak, i koniec, i się nic nie dzieje i. I tak naprawdę to było tylko, dobra, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, dwudziesty, wiesz, za każdym razem to samo, jeszcze yy, z takim opóźnieniem, takim, wiesz, takim stylem jakby lat dziewięćdziesiątych, że wiesz. Wciśniesz przycisk, i wtedy musi się otworzyć animacja, i jeżeli dobrze ją zaplanowałeś dwie sekundy wcześniej, to w tym momencie ktoś zginie, tak? A nie tak, że po prostu to jest prawdziwa walka. To w ogóle nie, nie nosiło znamion prawdziwej walki. Może trochę potem, kiedy tam się tłukłeś z tym wielkim jakimś tam rycerzem, ale, ale wiesz, ani ta walka mnie nie przekonała. Dla samej grafiki grać nie będę. No, no, chyba że historia i fabuła, no to wiesz, będzie można się powiedzmy przez to męczyć, bo. Ten element, powiedzmy, w jakiś sposób mnie zaczął interesować, że nie znałem tych gier z tej serii. Tutaj jednak jakiś tam świat snów, świat fantazji, tutaj ten fajny, słodki kotek, do których mam słabość, dobra, spoko. No to może dla fabuły bym w to pograł, ale ale rozgrywka dla mnie to, to, to była jakaś, wiesz, masakra. A jednak z tej rozgrywki też chcieli coś w tym benchmarku pokazać, wiesz, to nie no była i, tylko grafika. No tak? No i właśnie to, co mówisz, jest czystą prawdą, bo ten system walki nie ma praktycznie nic wspólnego z poprzednimi częściami, tak? To jest, to jest coś nowego i najbliżej ten system walki można porównać do podobnej serii od Squaresoftu o Kingdom Hearts, tak? Tam praktycznie to jest jeden do jednego i to co mówisz też troszeczkę racji masz, bo jest bardzo, Płyt płaski jest ten system. No po prostu trzymasz jeden guzik i na, na krzyżaku zmieniasz, czy chcesz walić tym szybszym mieczem, czy młotkiem, powiedzmy sobie, nie wiem, jak to w pełnej grze będzie wyglądać, ale troszeczkę. Wiecie, z tego pięknego systemu Quick Time Event, albo Quick Time Event, kurde, Quick Time Battle, albo. Innych tych modyfikacji, które były w późniejszych częściach, czy tam 12, czy 13, tutaj całkowicie się zmienia ten system walki. Może on być ciekawy, ale z tego się robi taki zwykły, normalny slasher. Eee, I tak jak ty mówisz o tym ostatnim bosie, o tym wielkim czarnym tam rycerzu, czy co to było, dopiero wtedy tak, jak grałem, tak stwierdziłem, o, 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 zaczyna się takie prawdziwe Final Fantasy, wiecie? I tutaj troszeczkę bardziej efektu, więcej tej dynamiki wskoczyło, jakieś tam czary, jakieś, wiecie, mniejsza, większa taktyka, żeby po tych lampach można było wchodzić, atakować z wyskoku, różne takie rzeczy, ale system walki, rzeczywiście to, co mówicie, zapomniałem powiedzieć, no to jest kiepski, patrząc na całą serię, to... Najważniejsza rzecz jest na razie kiepska, jak chodzi o tej, że. Bo... Wiesz, ale ty mówisz o skakaniu po jakichś lampach, a, a wystarczyło po prostu biegać gościa i, i tu z go, wiesz, ciężkim atakiem. No tak, 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 tak naprawdę, jak, na, wiesz, jak najbardziej, wiesz, tylko że masz możliwość, masz możliwość wiesz, przeprowadzenia walki na wiele, wiele stylów, czego praktycznie w Fajne Fantazji nigdy nie było, bo zaczynałeś turową powiedzmy sobie walkę i wybierałeś tylko komendy, jakie mają być. Czy masz użyć magii, czy masz użyć atak. Każda po... Buforowałeś ataki każdej z postaci. Oni to robili. I potem przeciwnik i tak w kółko. tak, no, Później troszeczkę zmian mechanice było, jeżeli chodzi o, o, e, o powiedzmy sobie 10, 11, 12 final. Tam 11 to było MMO, ale mniejsza z tym. No tutaj widać, że kombinują i ja jestem ciekaw, jak to wyjdzie. No, kurczę, widać, że są zmiany, ale. No. Wiesz, masz, masz słuchaj, w tym momencie no, trzy do porównania: yy, powiedzmy, elementy walk, takie wiesz, yy, z nowych generacji. Bardzo dobre. I, I, tą czwartą z finala. W Wiedźminie po prostu perfekcyjny model walki moim zdaniem, jeżeli chodzi wiesz o używanie tam broni, miecza i tak dalej. I bardzo dobrze odzyrowany sprawiał frajdę niezależnie od efektu poziomu gry, powiedzmy, na którym byłeś. W falaucie, wielu ma przeciwników, tak, powiedzmy, nie wszystkim się podoba, na no, tam jest bardziej na nastawione, ale moim zdaniem to jest w dobrym kierunku krok, że to nie jest w 100% akturowe, że wymaga jakiegoś tam sprężenia się czasu, jednocześnie wiesz, losowość i tak dalej, lepsza broń, lepsze statystyki, gorsze. <gorsze> Sorry, fajnie się naprawdę to wszystko wiesz, jakoś tam może układać, chociaż nie każdy, powiedz musi to lubić, ale, ale przynajmniej jest coś ciekawego. Yy, wiesz, masz Division, które no, może jest, wiesz, innym, inną grą trochę w tym stylu, ale też no, opiera się na, na tych wszystkich statystykach, perkach itd. i tak yy, dalej. I też po prostu dopasujesz sobie jakiś tam styl do tego, tak? Pomimo, że jakaś tam funkcje są, wiesz, ucięte, nie możesz się tam, wiesz, schować, kłócać i tak dalej. Ale wiesz, każda, każda z tych gier pozwala ci się jakoś dobrze w to wczuć. A to było takie takie bez smaku w ogóle. W ogóle nie potrafiłem się wczuć w ten, w ten model walki, że on jakoś tak nie wiem porywa, że, że, że masz ochotę kogoś napierdzielać, no tłuc i, i tak dalej. No bo to za mało ci ta... jest ważne, No przecież w, wiesz w, nawet nawet takie diablo no, musi sprawiać przyjemność, jeżeli masz tam wiesz całe godziny tłuc tych samych po prostu wiesz potworków w tych tych yy, kanałach. Mi się lochach. tak. Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, bo jeszcze nic nie powiedziałem o tejże. A może jestem wielkim fanem. Powiem Wam, że właśnie najważniejszy element dla mnie, który jest w tych JRPG-ach, to jest właśnie system walki, a ten system walki jest tutaj beznadziejny. Ja lubię w JRPG-ach to, że mamy te turowe, turowy system walki, dlatego Finala w ogóle już kompletnie olewam, bo faktycznie to jest slasher, a slasherów jest od groma z Dark Soulsami na czele. E, więc e, chyba to sobie odpuszczę. Ewentualnie popatrzcie sobie na Starocean 5, bo wygląda dosyć obiecująco. I tam jest właśnie turowy system walki. Nie wiem, jak będzie w Kingdom Hearts, czy tam nie było turowego systemu walki. Nie, w Kingdom Hearts tam właśnie, Kingdom Hearts dosłownie miał Te, taką samą mechanikę, był. jak teraz, jak w tym w, demie w, w, w rzeczywistym Ta, czasie. Taki się taki no właśnie, Action i... RPG, tak. Wiem, wiem, wiem. No właśnie, coś takiego mnie odrzuca, bo ja jednak chciałbym się zatrzymać, chciałbym sobie za, 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 zaplanować atak. Mam trzy postacie, mam właśnie ten czas i tak dalej, i tak dalej. To mi się właśnie podobało w tych japońskich RPG-ach i tego rzeczywistego czasu, i nie lubię, bo jednak rzeczywisty czas to jest bardziej styl europejski, gdzie mamy te wszystkie europejskie. RPG jak właśnie Wiedźminy, Fallouty, inne gotyki tego typu rzeczy. A Japonia to zawsze były turówki. No i dlatego Final mnie odrzuca, możesz tą mówić. Znaczy tam tu już za dużo domówienia nie ma. No i ja ogólnie ja jestem Zaciekawiony. No, mi się wydaje, że jakby wypuścili Final Fantasy 15 w takim starym stylu, z tą mechaniką ze starych lat, tylko że w nowej oprawie graficznej i w ogóle. Ej, czekajcie, czekajcie, ale przecież oni to robią, tak? Final Fantasy 7 remake. Eee, więc, jeżeli by wypuścili coś takiego, to. To nie wiem, czy to byłoby dobre zagranie. Mi się wydaje, że to, co oni robią z tym mechaniką, że to, co robią z, z tym stylem tej gry, że będzie otwarty świat, w którym będziemy mogli jeździć z tymi postaciami, z samochodzikiem wszędzie, gdzie będzie nam się podobało, z tego, co tam pokazywali na trailerach i w ogóle, może być to naprawdę bardzo fajny i ciekawy fajny fantazji. No, na pewno źle przy nim się nie będziemy bawić. I tak naprawdę to nie jest gra dla wszystkich. To jest gra... Na pewno wielu odstraszy ja, to, jest. że wiecie, że chodzimy jakimś tam emo, emo ziomkiem, kurczę, z włosami postawionymi na, wiecie, na, na kolczatkę tam inne takie rzeczy. To ch chyba, chyba z Dante wzięli. Z nowego Devil May Cry'a wzięli stylistykę, bo też zrobili z typa emo i tutaj też robią z typa emo. No dobra, mi to bo... nie przeszkadza. Mi się to podoba. Też, to jest też. taki styl. Wszystko jest fajnie. Auta są zrobione, stylizowane. Postacie są stylizowane. No, kurczę, wszystko ładnie wygląda, tylko... Do momentu wypuszczenia dema wszystko było fajnie. Teraz puścili to demo i kurde, no jak, jak ja bym chciał bronić bronić, wiecie, wszelkimi możliwymi sposobami tej gry, to nie mam w tym momencie najmniejszych szans, jeżeli ktoś zagrał w to demo. No, no po prostu no demo nie pokazało nic, a wręcz jeszcze bardziej popsuło co mogło pokazać. I kurcze ta gra naprawdę już jest za długo w produkcji. I wszyscy wiemy, jak się to dla różnych gier, które tak długo są, są robione, kończy. No, czasem jest ok, ale w większość wypadków to jest zawsze gra średnia albo ledwo grywalna. No. Mam nadzieję, że, że z Final Fantasy 15 tak nie będzie. A tym bardziej troszeczkę się obawiam, jak czytałem jakiegoś newsa, że oni się wypowiadają, że na Komputerze, To będzie ta finałowa super edycja, która pokaże prawdziwą moc. No to, to kurde, no Final Fantasy, które zawsze było konsolową grą, ma, ma najlepiej wyglądać na PC. -cie. No proszę was, no. W sumie tyle. Drop the mic i teraz wy. E, to by było słabe. Więc jak słyszycie, drodzy słuchacze, Tomek tylko czeka na ten tytuł ze względu na to, że jest wielkim fanem finala, ale. No u mnie, u mnie będzie średnio. Zobaczę inne i Myślę, że ten Starocean 5 wygląda obiecująco, ale to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zaraz też chcę. W w final. Tak. Starocean. Boże. Final wychodzi już we wrześniu, więc w sumie już po wakacjach. Nie, bo tam już chyba, że. powtarzam żeś... w mojej urodzinie. A, Jak no. chcecie no. zrobić prezenty, to no wiesz, tak. podam adres no pod tak. odcinkiem, no wysyłacie tak. banknoty. No dobra, to już więcej nie powtarzać, że to w twojej urodziny, żeby słuchacze wiesz sobie tam. Tak. Dobra, e, więc Final Fantasy e, demo nas chyba jednak odstrasza, więc jedziemy dalej. Słuchajcie, dobra, powiem o tym świetnym tytule. Eee, więc po kolei, Murdered Soul Suspect. Miałem powiedzieć o tym dwa tygodnie temu, nie wyszło. Może to i lepiej. Ja powiem mam. teraz. Eee, Tomek się orientujesz, chyba gra... mówiłeś Tomek, że Ta, grał. Tak, ja ci prostu, zawsze tak? mówiłem, żebyś zagrał lepiej w Sherlock Holmes'a, byś miał lepsze doznania niż po tej grze. Ale no, sam chciałeś, ja cię ostrzegałem. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Więc e, słuchajcie, em, to jest taka przygodówka, no fabuła jest stosunkowo prosta, ktoś was zabija i wy jesteście duchem i jako ten duch, byliście policjantem i jako ten duch musicie rozkminić kto was zabił, no i prowadzicie takie śledztwo no śledztwo, czyli no to jak w, w przygodówce chodzicie, ze względu na to, że jesteście duchem, to możecie czytać w, w myślach oczywiście nie, nie macie wpływ na, na świat materialny w jakiś tam większy sposób więc po prostu sobie chodzicie, chodzicie przez ściany, przez wszystko i, i, no i no i rozwiązujecie swoje takie jakby śledztwo. No i słuchajcie, no ogólnie wydaje się to w miarę okej. Okay. No i ta fabuła może nie jest najwyższych lotów, ale jest w miarę okej. Okay. No, nawet powiem wam, że końcowy twist mnie... Przeszedłeś całą tą grę Nie, w połowie wymiękłem, bo tam było tyle tych Aha. technicznych niedoróbek, że dałem sobie spokój. Nie, po, po, to ewentualnie, bo już nie będziesz grał, to ja po odcinku powiem Ci, jakie tam e, fa, fajne twisty były małe. Ogólnie powiem Wam, że jest ciekawy twist dosyć, ale, ale, ale to nie jest, to nie jest t, rzecz, która sprzeda tą grę. E, nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie. Słuchajcie, to jest taki... E, powiem Wam, że graficznie jest tam w miarę, w miarę nieźle, w miarę tam chyba mamy jakiś silnik Angela standardowa. No i rozwiązujemy sobie te śledztwo. Mamy różne, różne rodzaju zagadki. No te zagadki są na takiej zasadzie, że wyobraźcie sobie, że, ma, że myślicie, rozkminiacie o jakimś wydarzeniu i macie 8 rzeczy, które wcześniej miały miejsce. No i chyba najgorsze jest jednak to, że klikacie w jedno to nie to klikacie w drugie, to nie to, klikacie w ósme, o, to to, gra was w żaden sposób nie karza, ani nic nie zmienia, że pomylicie się, albo nie rozkminicie o co, o co mogło chodzić, że nie, nie, nie dopasowaliście dobrze fakty. I to jest właśnie beznadziejne, bo, E, właśnie nic się w tym nie zmienia, więc tak na dobrą sprawa jest megaliniowa i, i to, że rozkminiliście na początku, a to, że rozkminiliście e, jako ostatnie, to nie ma żadnego znaczenia. No i właśnie to jest słabe, bo to w jakiś sposób was to powinien, nie wiem, karać albo cokolwiek robić, nie, a, a tu jednak nic się nie dzieje. Są e, niektóre te zagadki są w miarę ciekawe, niektóre są fajne, bo e, musicie rozkminiać jakieś tam. Dopasowywać jakieś tam różne słowa, w jakim osobie jest nastroju, dajmy na to, albo co przedstawia ta scena. I musicie mniej więcej dopasowywać słowa. Grałeś tylko w polską wersję? E, nie, grałem, grałem w angielską wersję, ale mm, co ja chciałem, co ja chciałem. Ta gra teraz już chyba za naprawdę za niski pieniądz chodzi, z tego co tak się domyślałem. Bo... Tak, 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 e, więc tak Tomku, spytałem się, czy grałeś w angielską, bo słuchajcie, ja grałem w polską i powiem Wam, że tłumaczenie jest stosunkowo słabe. E, czasami e, miałem jedno takie pytanie, że tak było sformułowane, że zamiast pytać się o coś konkretnego, to pytało, było zadane w sposób, czego, osoba, e, e, czego ta osoba, dajmy na to, w tej sytuacji nie zrobiła. Jak zaznaczyłem rzeczy, które nie zrobiła, to żadna nie pasowała. Tylko pasowało wszystko, co zrobiła. Więc w ogóle pytanie było, nie wiem, nie wiem, nie wiem, kto to w ogóle tłumaczył, ale przetłumaczył to w, w drugi sposób, więc no, tego typu kwiatki są, więc. E, no te tłumaczenie nie, nie, nie jest najwyższych lotów. Gra też nie jest najwyższych lotów. Mamy jakieś elementy zręcznościowe w tej grze, bo uciekamy uciekałem przed tymi duchami. E, słuchajcie. No, 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 taka szósteczka myślę. E, jeszcze, jeszcze. E, słuchajcie, jak, jak w plusie będzie, to możecie ograć. No, jeżeli chcecie kupić tą grę, to, to lepiej kupcie sobie fajki. E, ja jeszcze e, chciałem e, powiedzieć o jednej grze, która mi niestety spotkała. E, przechodząc tą grę, e, nie wiem tylko czy pamiętasz, ale tam miałeś w sumie otwarty świat, tak? bo tam chodziłeś do jednego pomieszczenia, wychodziłeś, miałeś duże miasto, z tego miasta szedłeś nie na cmentarz, później wychodziłeś z cmentarza i dalej byłeś w tym mieście i wchodziłeś w, innym, w inne miejsca. Więc ogólnie dla mnie to jest otwarty świat. No tak, i wchodzę do ostatniej lokacji, e, w której okazuje się, że nie mogę już wyjść. Okazuje się, że to jest ostatnia lokacja, i okazuje się, że jak przejdę do tą lokacji i przejdę grę, to nie mogę się wrócić do miasta. No, i okazuje się, że e, minąłem 20 trofeów, które polegają tylko i wyłącznie na zbieraniu. Więc po prostu ja sobie powiedziałem, a zbieranie wezmę sobie na sam koniec, i nie będę sobie po prostu patrzył, zaglądał, po prostu sobie przejdę tą fabułę i niech mnie tam prowadzą. No i tak się wkurzyłem, że byłem w tej ostatniej misji, w której nie mogłem wyjść, nie miałem wcześniej jeszcze zapisu, bo tam jest jeden zapis, więc nie mogłem po prostu nic zrobić. Mogłem tylko ją cały czas grać w tym samym miejscu i po prostu przechodzić grę i nie mogłem się cofnąć do tego miasta i do tych innych lokacji. Strasznie mi to wkurzyło, musiałem przejść od nowa tą grę i od nowa zbierać te wszystkie badziewia. Więc tu jest karny jeżyk dla twórców. Więc no ogólnie średnio. Więc słuchajcie, no przygodówka dosyć niskich lotów. Um, pomysł, mieli no. pomysł, ale nie wiem, czy zabrakło czasu, czy funduszy, żeby dopracować te wszystkie motywy. E, wiesz, co mnie najbardziej, Krystian, wkurwiało w tej grze. Jesteś duchem. Nie ma pojęcia. Jesteś duchem. No możesz jesteś. przechodzić tak, przez i, drzwi no wiem, i wiem. I, no ale, to... nie, i, ale w tej grze nie możesz, bo sztucznie no ci są te blokowane miejsca, w które możesz przejść, a w które no nie. Tak, tak? ale. Ale to, to wyobrażasz sobie, jak, jaki zajebisty ten silnik musiałby być, wiesz, jak tu wchodzisz jeszcze do, do pomieszczeń, normalnie w tych pomieszczeniach by było, wiesz, tam jest jakiś, jakiś ten e, świat. Te, ten silnik i cała ta optymalizacja tego wszystkiego nie była najwyższych lotów, a nie wyobrażam sobie, wiesz, że po prostu sobie przechodzisz przez wszystkie miejsca, które tam są. Wiem, że to by było, Tomku, fajne i ten, ale, ale oni by tego nie ogarnęli. To, to, to widać, widać taką niską produkcję tego, taki, taki Taką przygodówkę klasy B, wiesz, więc to, to nie może być tak, że ty możesz sobie, wiesz, wchodzić wszędzie, no bo no, oni musieli parę, la, pa, pa, parę lat ją robić w sposób, w jaki ją robili, więc no, no, no może to beznadziejnie wygląda i jest sztucznie zrobione, bo jest. No, ale, no, nie mieli innego wyjścia. Ale tam, w sumie no. za te pieniądze, co teraz w sumie no, nie wiem ile, to 30, no, 40 pieniądze... zł kosztuje, to chyba dla samej fabuły, jak myślisz, Krystian, warto polecić tą grę? No, nie wiem, no, słuchaj, no, po, powiem ci, że ja, ja miałem ten problem, że po Life is Strange zagrałem w to. <laughs> Więc, y, dla samej fabuły to jednak y, proponuję ten pierwszy tytuł, mimo wszystko. A tak jak powiedziałem, no nie no, no, no nie, nie nawet chyba mówię w plusie można możecie sobie ograć, ale, ale nie wydawajcie z, może za to takich pieniędzy. Fakt faktem te zakończenie jest stosunkowo ciekawe. Ale, ale, nie wydawajcie, bo, no, ch chyba, że ktoś lubi bardzo przygodówki, o, może jakiś taki fan przygodówek, bo na konsoli tego dużo nie ma, zawsze to, zawsze to tam, point and click i inne tego typu, to za zawsze była domena PC-ów, więc może tutaj ewentualnie spoko, więc musisz być fanem przygodówek, no, która po prostu prowadzi cię za rękę, nie? to też trzeba i w której się nie zatniesz no, no, musisz być totalnym debilem żeby się zacząć a debile nas nie słuchają e, no e, dobra więc słuchajcie olewam to e, jadę dalej e, jadę dalej w sumie e, zobaczę jak z czasem może to oleję w następnym odcinku e, słuchajcie Ach, powiem tylko słowo e, słuchajcie e, nie wiem czy wiecie ale jestem wielkim fanem e, Gier ekonomicznych, szczególnie Tajkonów, szczególnie z rollercasterami. I nie wiem, czy wiecie, ale wychodzi, wychodzą. Jak była posłucha, i ostatnia część to był rollercaster Tajkon 3. Nie wiem, czy graliście? Grałeś tą. No Jedynka i dwójka, moje najbardziej ulubione gry. Rewelacja. Okej, okay, to właśnie coś ci zaraz polecę. E, Rafale, ty lubisz tego typu rzeczy? No Boże, grałem ostatni raz chyba, jeszcze jak pieluchy nosiłem. Okej, okay, czyli w jedynkę i dwójkę. No to gr graliście w najlepsze części, Super. E, więc no, słuchajcie, że. Byłem. To zajebiste były. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że teraz wychodzą trzy nowe gry. E, więc tak, może zacznę. E, wychodzi kolejna część, Rollercaster Tycoon World. E, słuchajcie, to jest e, po prostu, e, dajmy na to kontynuacja. Ale nie tego studia co robiło poprzednie gry. To jest zupełnie inne studio, po prostu firma dalej miała markę, miała inne studio, zleciła innemu studiu i zrobili tą grę, którą właśnie testowałem, o której zaraz chwilkę powiem. Studio, które robiło trójkę, dwójkę i jedynkę. Znaczy, w sumie zrobiło trójkę, bo chyba dwójkę jedynkę, to było, to byli ci sami ludzie, ale chyba tamte studia już odeszło, ale ogólnie to, to są, to są, te same osoby, zrobiły swój projekt, nazywa się Planet, Planet Caster i to wyjdzie pod koniec roku i to jest taki duchowy spadkobierca tego tytułu i to właśnie, Ci sami twórcy zrobili tą grę i prawdopodobnie ona będzie na, najlepsza. To nie będzie właśnie roller Caster tycon World, tylko właśnie Planet A Caster. Powiedz mi, tak, ci się wtrynie e... y, konsole czy PC? Nie no, tylko i wyłącznie tylko, no, właśnie PC. Tylko właśnie płaczę patrzę z tego powodu, ale tylko, no wiem, no wiem, Tomku wiem. No Dobra, ale to tylko, bo chciałem to przez to szybko przelecieć. I słuchajcie, jeszcze powstaje trzecia gra. Powstaje trzecia gra dla osób, które mają słabe pecety, bo powstaje gra, która była zbierana na Kickstarterze. Słuchajcie, gierka nazywa się Park. Nie, ej, słuchajcie. Tak, sorry. Gierka nazywa się Parkitekt. Ja, ja ją wczoraj dosłownie odkryłem. Słuchajcie, to jest gierka w 2D. Ona kosztuje 15 dolarów. Wygląda bardzo obiecująco. Koleżka mówi, że fani w 2D. Jeżeli chcecie dalej zostać przy 2D, macie słabsze sprzęty to w to sobie spokojnie możecie grać, bo to wygląda już całkiem nieźle, macie efekty takie 3D, ale gra się w rzucie izometrycznym, gra się w 2D, więc to na słabsze kompy w sam raz. To wychodzi w maju, będzie na Steamie w Early Access, normalnie 15 do, do, dolarów, więc zapamiętajcie tytuł e, Park Parkitekt. Parkitekt, jesteś architektem. Parkitekt. Beznadziejna nazwa, ale, ale to też wygląda obiecująco. Dobra, i słuchajcie, i to też podobno będzie prawdopodobnie dobry tytuł, ale, ale słuchajcie, RollerCaster Tycon World. E, pograłem, e, na moim laptopie działa to bardzo słabo. E, muszę zmienić la, e, laptopa, co jest zajebiste na pc że takie rzeczy trzeba robić. E, muszę w ogóle zmienić wszystko, żeby w to jakoś tam w miarę spoko pograć, no pograłem na tych minimalnych, no słuchajcie, no zabagowana gra strasznie, bo to jest Early Access, więc strasznie zabagowana, nie mogę normalnie dróg robić, ludzie wchodzą na siebie, ludzie stoją w kolejkach i nie poruszają się dalej, bo po prostu stoją w miejscu, więc nie będę za bardzo mówił na ten temat, powiem Wam, że no, brakowało mi takiego tytułu. Fajnie, że wychodzą trzy. Szkoda, że wychodzą w ogóle trzy na raz, że nie mogły wyjść, nie wiem, rok temu, dwa lata temu trzy, tylko wszystkie trzy w tym samym roku wychodzą. W ogóle głupota. Eee, no, brakowało mi takiego tytułu, aczkolwiek no, 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 na razie bug na bugu, więc e, biorę udział w eksperymencie i testuję gry w Early Access chyba po raz pierwszy. Ale dlatego, bo mam ciśnienie na to i tyle. E, no e, Więcej o tej grze powiem. Jak wyjdzie w pewnej wersji, w przyszłości, na razie, gra mi się w to całkiem przyjemnie i tyle, więc o tym nie powiem. Eee, słuchajcie, dobra, jedziemy dalej. Eee, Rafale albo Tomku, eee, ktoś w technologicznym dał eee, o tej stronie, wiem co to jest, kto to, kto to dał. Eee, ja to dałem i okay. w... jedziesz. w ogóle klikaliście to? Bądź... Tak, byłem i wiem wszystko na ten temat, więc ty powiedz, a ja ci dopowiem i będę, cię, będę, będę to też objeżdżał. Dobra. No, eee, więc tak, ogólnie w założeniu jest taka strona, na którą wchodzicie i możecie oglądać telewizję. Tara. To wszystko, jest, tak. Jest dużo stron, no. To wszystko, ale. i I to wszystko no. jeszcze więcej, bo słuchajcie, e, ta strona polega po prostu na streamingu e, wszystkich kanałów telewizyjnych. Tam nie wszystkich, ale najbardziej znanych kanałów telewizyjnych. Tak, Polsat, jest, TVN, e, ale co dziwne, są nikodowane i normalnie dostępne przez tą stronkę. HBO, jest Kanal Plus, Cinemax, Finbox, wszystkie takie, wiecie, płatne e, kanały. I ogólnie, jeżeli chodzi o jakość, to nie jest źle. Można powiedzieć, że nawet to pod, pod, pod 720p coś tam... Nie, 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 nie. To, bo tu, w tym momencie to jest herezja. I ja muszę Mówisz? takie rzeczy wycinać, Tomku. Tak, bo, bo ja zaraz o tym opowiem więcej. Dobra, dobra, to jeszcze tam, jeżeli chodzi o technikalia, to nie wchodzimy. Ale ogólnie, jeżeli... Jesteście, jedziecie autobusem i zaczyna się wasz ulubiony serial yy, na jakimś kanale, a wy wiecie, no, nie nosicie telewizji ze sobą, z dekoderem, z kablem podłączonym i w ogóle i takie sprawy. No to wyciągacie telefon, wpisujecie tą stronę, która będzie w opisie. W ogóle strona jest banalna, bo to jest telewizjada.net yy, włączacie kanał i oglądacie, no. I tyle, i tyle w tym temacie, a, a naprawdę kurczę, nie wiedziałem, że taka strona istnieje i że w ogóle taka strona może istnieć, że tej strony nikt nie zamyka, że nikt nie ma problemów z tej stroną. E o Boże, topku, mało no, wiesz. Zaraz, no, zaraz, no, no, zaraz. Dlatego, zaraz. dlatego, wiesz, ja odkrywam, no. ja odkrywam świat, okay, wy mi pomagacie okay. w tym. <śleski> nie, ale Wszyscy tak spokojne. na serio strona bardzo fajnie działa, ma tylko jedyne problemy takie, że jak jest sobota, niedziela, to mnóstwo ludzi ogląda jest problem ze streamingiem, tak? Się zacina i, i, i urywa, a ogólnie większość... No słuchajcie, można w pracę obejrzeć sobie telewizję na legalu, no i co tu więcej gadać? <śleski> to nie... To... To nie jest na legalu, żeby nie było. Dobra, więc słuchajcie tak, telewizjada.net, Tomek ma rację. Słuchajcie, jest coś takiego, yy, wygląda to całkiem nieźle, szczególnie na telefonie to wyglądało bardzo dobrze, Tomku, nawet myślę, że na tablecie jeszcze będzie w miarę okej okay wyglądało, ale ale brońcie, bardziej, boże podłączać to pod telewizor. Yy, czy nawet pod 17-calowego laptopa, jak mój, bo u mnie na laptopie wygląda to już naprawdę dosyć słabo. Słuchajcie, oglądałem, starałem się na tym oglądać mecze w Eleven, bo tam są właśnie kanał Plusport, są tego typu rzeczy, jest Eleven. No średnio, średnio, Musi, musicie trafić z kanałami. Teraz yy, niestety coraz to ta telewizja jest coraz bardziej znana, bo pamiętam, kiedy to w ogóle to się rodziło, kiedy to się pojawiło, to, to ja już to odkryłem parę miesięcy temu i powiem wam, że widzę, że jest coraz gorzej z tym, że coraz ciężej tam wejść. Więc więcej, Coraz ja się, więcej ludzi dochodzi, nie? Więc pewnie coraz więcej dochodzi. ludzi dochodzi, bo to jest za darmo, tak? Więc wydaje mi się, że już niedługo będą opłaty. I można się tego spodziewać. Słuchajcie, jest to fajna, tania alternatywa. Czy, Tomku, w ogóle słyszałeś o WebTV? Nie, nie słyszałem. No dobra, no to, no to oświecę was. No ale jeżeli, jeżeli posiadacie jakiekolwiek pieniądze, to proponujemy wam lepszą opcję. W sumie lepszą, nie lepszą. Spieprzyło się to, spieprzyło się to ostatnio, aczkolwiek teraz, teraz się odbudowują. Słuchajcie, WebTV. Eee, przez 2B albo przez 2E, już nie pamiętam. Polska strona oczywiście, eee, tam możecie oglądać telewizję, tam jest wszystko, tam jest w dużo lepszej jakości. Tam normalnie e, ja mam podłączony boksik Androida, mam aplikację ściągniętą i tak tam sprawę oglądam internetową telewizję właśnie tutaj w Anglii, e, przez e, właśnie tą stronę. E, tam można bardzo fa fajnie sposób to sobie ogarnąć, że faktycznie przerzucam sobie kanały pilotem przez za pośrednictwem właśnie tego tego małego boksika i za pośrednictwem właśnie tego wszystkiego. Słuchajcie, to kosztuje około 55 zł na 3 miesiące, więc to jeszcze nie są jakieś tam około 2 około dyszek za, za miesiąc. W Anglii w Anglii, w ogóle za granicą bardzo dużo Polaków z tego korzysta. Tylko że czasami zdarzają im się coś takiego, że na przykład e, walczy Adamek i wszyscy kupują jednodniową, bo można jest taka możliwość e, przez SMS-a jednodniowy dostęp i w tym momencie WebTV pada i później wrzuty i w ogóle i pojazdy na nich i tak dalej. Więc te, takie kwiatki się zdarzają niestety. Ale ogólnie to była, to była taka najlepsza alternatywa, alternatywa ogólnie całej tej telewizji internetowej, właśnie takiej nielegalnej stricte. Później niestety, ale coś w pewnym momencie, coś im pierdzielnęło. Nie wiem, czy może jakiś włam, czy policja, nie wiem, może ktoś się za nich wziął, nie wiadomo. Ale przez pewien, przez okres tygodnia, dwóch nie było żadnych kanałów. I, i, od tego czasu oni tak jakby pomału powstają z, tego, z, z tych popiołów, z tym, że, z tym, że jeszcze to nie jest ten poziom, który prezentowali pół roku temu, ale, ale, no właśnie to jest taka alternatywa płatna, można sobie to fajnie zrobić, można sobie to fajnie obejrzeć na telewizorze, i na telewizorze te, większość tych kanałów wygląda bardzo dobrze, i tam nie ma prawa nic katkać, i, no ale, no ale, to jest płatna, płatna opcja, nie? No, to, to chciałem powiedzieć o, 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 tak. Więc mogę o ja telewizji... coś powiedzieć, skoro jesteśmy w temacie, um, e, tak Rafał, oddaję Ci głos. Pomijam strony, których można sobie tam w tym kierunku oglądać telewizję, mniej bądź bardziej płatnie nieoficjalnie. Wiesz, to, że jedna strona jest za darmo i piraci telewizję, to, że. Druga jest yy, płatna i też piraci telewizję, to w sumie nie ma znaczenia, bo i tak od oglądania telewizji są abonamenty i jeszcze teraz podatek jakiś dowalą. Mierzam do tego, że ja z kolei z Cyfry Plus korzystam. Znaczy nie z Cyfry Plus, przepraszam, tylko z cyfrowego pulsatu. Wróć, bo, bo mi się nazwy pomyliły. Czyli z tej, z tej gorszej, tak? Z tej gorszej. No z cyfrowy Pols znaczy wiesz, nie narzekam, no bo, bo, bo musi być satelita, no tu gdzie mieszkam i, i takie już jest życie, internet jest w porządku. E, na dekoder mogę narzekać, nieważne. Nie, nie chcę tego, wiesz, tutaj recenzować całego sprzętu ogólnie. Ujmuję dosyć mocno, wiesz, w porównaniu do kablówek nawet najgorszego sortu to, to, to jednak się słabo sprawdza. Jak się już przyzwyczaiłem do tego, wiesz, nagrywania tych wszystkich funkcji normalnego dekodera, który niby ten również y, udostępnia, ale jednak sobie po prostu z nimi nie radzi. I wyobraźcie sobie ostatnio, że wiesz, mieli w dekoderze normalnie opcję ipli. Y, że normalnie z dekodera, wiesz, on był pod, do internetu podłączony, mogłeś sobie wejść na iPlay i sobie poglądać co chcesz. No i Wiesz, z uwagi, że nieważne, że masz tam 150 kanałów, ale w tej telewizji i tak nic nie ma, no to ja wolałem sobie wejść na tą iPlay e i coś obejrzeć po prostu na telewizorze z ipli, no bo telewizor jeszcze nie pamięta czasów, kiedy się podłączało do internetu, więc on tam aplikacji żadnych nie ma. E, oczywiście wiem, tak, można by Androida sobie tam podpiąć do telewizora i sobie oddzielnie sterować, ale no skoro mam to w dekoderze, no to było super, nie? I nagle postanowili wyłączyć tą funkcję, a wrzucić zupełnie nową, bo postanowili tam, wiesz, pozmieniać sobie i wiesz, i teraz będziemy udostępniali ci to. Teraz możesz oglądać sobie telewizję za darmo, jak masz u nas abonament y, na tablecie, telefonie, czy gdzie tam chcesz. Jest specjalna aplikacja do tego, czyli w sumie te wasze strony mi są niepotrzebne, bo ja sobie mogę każdy z kanałów odpalić, y, wiesz, bezpośrednio z komórki czy z tabletu. Eee, tylko, że, no, dalej nie ma MIPLI. To, że ją wyłączyli, to nie stanowi dla nikogo, w... Żadnego problemu, podobno. To, to, ja, to ja ci coś powiem, e, e, Rafale, jedną rzecz przeczytałem. Słuchajcie, ostatnio była walka Adamka. Adamka była walka, można by ją wykupić sobie na IPli. Ona tam, dajmy na to, kosztowała 40 zł. I jest w regulaminie napisane tak: e, walkę można oglądać na pierwszym urządzeniu, które uruchomicie, e, no, w której wpiszecie tam, zalogujecie się. Eee, IPli. Czyli dajmy na to, odpalam to gówno na telefonie, i już w tym momencie nie mogę oglądać na telewizorze. Oh, cool. Ale dyre. to jest po to, żebyś to jest, jednego kodu rządzeniu? nie wykorzystał na ileś tak, bo o, Co to jest o, za problem murdilu, jeden logu tak? zalogować okay. na 10 telewizorów w 10 mieszkaniach? Oczywiście, że tak. Oczywiście, oczywiście że tak, tylko że. No słuchaj, no płacę te cztery dychy. No to już bez przesady, no to, no to wiesz, no to płacę cztery dychy, dajmy na to za sześć godzin transmisji, tak? Czy siedem? No to już bez przesady, no przecież nie, nie będę sprzedawał tego w internecie. Tak? No sorry, to jest, ale chociaż, znaczy, no bez przesady, chociaż, ale no, wiesz. no. przecież to by nie było głupie, nie? No, nie no, no, ale, no nie ale, ale, nie ale zgodzę ty... się z tobą, no bo wiesz, to zależy no gdzie tak, mieszkasz, bo no dobra, weź pod uwagę, tak. że to jest powiedzmy IPLA i cyfrowy polsat. Weź pod uwagę, że masz, dajmy na to, osiedle domków jednorodzinnych i co to jest za Ale, jest, dychy, ale to jest, ale to jest Dobra. Ale to jest bardzo źle rozwiązane, Rafale, bo ja na przykład kiedyś miałem taki abonament na kanał tutaj w Anglii, na kanał sportowy. Kupiłem sobie abonament, oglądałem sobie w internecie i miałem prostą sprawę. Jeżeli damy na to otworzyłem na jednej przeglądarce, odpalamy go na drugiej przeglądarce, to miałem w ogóle taki komunikat, że już jest odpalona sesja, musisz się wylogować. I w ogóle już nie mogłem nic oglądać. Musiałem się wylogować całkiem i zalogować się jeszcze raz. Masz rację, i w tym, no, i w tym momencie. to byłoby tak, rozwiązaniem. No właśnie, przelogowanie się nie. byłoby lepszym rozwiązaniem. Tak, a, tam, niż a, tam, a tam nie, nie ma takiej opcji. Urządzenia. A tam właśnie nie, nie było takiej opcji. No nie. Pierwsze urządzenie zostaje ci cała ta transmisja, no więc jeżeli ktoś przez przypadek na IP, na telefonie sobie to ogarnął, a no zobaczymy czy działa. I, I tam nie ma, nie, nie było jakoś, wiesz, wytłuszczone to, tak? No właśnie. Że uważaj czy coś. Nie, ja w ogóle tam przez przypadek to napisałem, prze, prze, przeczytałem. Tak, z ciekawości, zobaczę, ile to kosztuje i tak dalej. I, jest, I była taka informacja napisana. No dobra, to taki już kompletny, kompletny, kompletny off-top od telewizji. To prawda. E, dobra, więc słuchajcie, e, najlepiej jest, e, e, żeby wszystko dostawać za darmo. Tak, by każdy chciał. Dobra, e, słuchajcie, lecimy dalej, e, Rafale, wybierz sobie jeden z dwóch Ale jeden powiedz, już powiedziałem o jeden z przecież. No fuck. No dobra, no to, no, no, no to powiedz, ale postaraj się bez spoilerów. Bez Nie, spoilerów. no dobra, postaram się bez spoilerów. Mi się w ogóle wydawało, że już o Daredevilu mówiliśmy, ale to po prostu pamięć mi chyba Nie, no, jak? Ja Nie, gadaliśmy, jubię, gadaliśmy tylko, że gadaliśmy po to tylko po tak, ale to, 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 to tak, że Tomek nawet już zdążył zapomnieć. Nie, Tołku. Tomek już pi. E, dobra, słuchajcie. Pi. No. Y, poszedł nowy sezon Dardewila. Uznałem to za dobrą okazję, żeby przycebulić na darmowym miesiącu na, na Netflixie. I w sumie jestem zadowolony. Przede wszystkim dlatego, że. Po polsku, dlatego, miałeś, że... Po polsku miałeś na fale, nie? Po polsku miałeś. Tak, tak był po polsku oczywiście i no to nie jest z, takie nawet z napisami, nie? nie, to wiesz, najlepsza wersja, e, żeby z napisami, aczkolwiek lektor też nie był jakiś straszny. Dobrze, że dubbingu nie dali, no bo to, to by była tragedia. Ja mam w sumie taką zasadę, że jak oglądam powiedzmy kilka odcinków czy coś w tym stylu, no to, to lecę z napisami, ale jak powiedzmy coś wiesz do snu włączam na laptopie, to, to raczej już yy, wolę lektora, żeby wiesz móc nawet tam zamknąć oczy i, i sobie tam wiesz pofrunąć. W każdym razie, fajnie ten Netflix w ogóle działa. Przede wszystkim mi się podobała bardzo ta funkcja, że pamięta, gdzie się przerwało oglądanie i wiesz, zamykam konsolę, yy, za chwilę odpalam laptopa, wiesz, i z tego samego miejsca sobie kontynuuję dalej. To, to mi się akurat bardzo podobało. Natomiast yy, skupiając się na, na samym serialu, no powiem szczerze, że spełnił moje oczekiwania, tym bardziej, że się pierwszym sezonem dosyć, yy, może, nie, może nie zachwycałem, ale stwierdziłem, że był jednym z lepszych seriali z uniwersum Marvela i tak faktycznie było, co prawda potem się tam trochę pozmieniało, no bo Jessica Jones jednak e, chyba chyba lepiej swoją rolę zagrała i, i ogólnie jakąś tam jakiś przekaz miała w tym w tym serialu. Cześć, chcesz mi powiedzieć, że J J Jessica Jones jest lepszym serialem niż Daredevil? Jeżeli miałabyś coś polecić Tomkowi, to poleciłbyś mu em, serial o niej? Wiesz, co to jest zamknięta historia? To jest taka fajna, no zgrabna historia, nie, nie, naprawdę, to. którą jak oglądasz od A do Z, to, to wiesz, to wczuwasz się w nią i jakoś tak naprawdę wiesz, utożsamiasz z tą postacią, powiedzmy, z jej historią. Jest fajne, fajne są wątki. W Daredevilu było mniej tych zaskoczeń w pierwszym serialu. Jakoś tak yy, był on w porządku, był on o 100 razy lepiej wykonany niż te wszystkie z Uniwersum. Znaczy może nie wszystkie, bo, bo Gotam uważam, że jest dalej bardzo, bardzo dobry. Natomiast te wszystkie aroły, flasze i tak to, dalej, to się chowały na pewno przy nim i był fajną historią. Natomiast, yy, natomiast Jessica Jones była lepszą. Natomiast jeżeli chodzi, po raz kolejny mówię, natomiast jeżeli chodzi o drugi sezon Daredevila, to nie jest tak naprawdę o Daredevilu serial krótko. On tam gra drugie skrzypce. Owszem, świetnie się w niektórych scenach spisuje. Jest bardzo dużo, moim zdaniem, dobrze poprowadzonych scen walki. W bodajże czwartym odcinku jest taka scena, która naprawdę zapadła mi w pamięci i jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to na pewno od razu się zorientujecie, jak ją zobaczycie, bo, bo po prostu jest nakręcona w takim w takim fajnym stylu, jak już w kilku filmach od razu ostatnio spotykaliśmy, o czym ja mówiłem o Birdmanie chyba, tak? Tym Oscarowym, że właśnie, wiesz, jedno ujęcie z kamery i długa walka na klatce schodowej po prostu pokazująca, wiesz, jaka ona jest wyczerpująca, jak on się tam zmęczył do końca, zanim tam wszystkich nie pokonał. Fajnie, fajnie jest to zrobione. Na pewno coś nowego pokazali, poszli gdzieś trochę do przodu względem poprzedniego sezonu. Ale największą wartością dodaną to jest tutaj wprowadzenie pani Shera i tak naprawdę no, przez cały sezon czekałem tylko na sceny, które, które były odnośnie niego, yy, jego postaci, jego historii I, i w tym momencie po prostu czekam na kontynuację, wiesz, jego własnego serialu, bo, bo jest zapowiedziana w jakiś sposób. Że, że, będzie, tak, czy tam, nie wiem w sumie, czy mniej bardziej oficjalne głosy, że, że ma być, ale, ale mówi się o tym, tak, i zdecydowanie jakbym miał do wyboru, to bym obejrzał, wiesz, sobie teraz, yy, kolejny serial z pani Sherem niż, niż z Daredevilem. Po prostu, no, świetnie jakoś tą postać dobrali, fajnie, yy, fajnie mrocznie, trochę, trochę powiedzmy pewne pomysły zapożyczyli, no też nie chcę spoilować, ale powiedzmy kreowanie tej postaci do momentu aż ona stanowi taki yy, znany z komiksów powiedzmy znaną z komiksów postać to to jest taki zawsze przyjemny element, taka trochę geneza, prawda? I zawsze się to miło ogląda, no nie wiem, może może, może w dłuższym okresie czasu ten panischer też byłby nudzący, kiedy już by był po prostu standardową postacią własnego serialu, a nie właśnie wchodzącą na, na ekrany. Ale mimo wszystko moim zdaniem się obronił, moim zdaniem się obronił i, i na pewno ten sezon y, tam jest ile chyba 13 odcinków, nie uważam za czas stracony, wręcz przeciwnie, jest to, jest to fajna rzecz y, i, i chyba każdego fana powinien zadowolić po prostu. Tak. Ja niedługo będę z pewnością go oglądał i nadrabiał zaległości. I na, pewno nie, nie, i na pewno nie jest gorszy od Jessica Jones. Znaczy gorszy, tak. gorszy może nie jest, jest inny na pewno trochę, bo, bo trochę inną historię opowiada. Ale, ale, też zostawia dużo, bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o kontynuację. Tutaj trochę bardziej już widać, że ten pierwszy sezon stanowił też taką fajną, e, dosyć zamkniętą historię. A seriale Netflixa raczej się w taki sposób ogląda. To nie są e, po kilkadziesiąt odcinków sezony, które, które wiesz się ciągną przez cały, e, cały rok praktycznie powiedzmy od września do czerwca, tylko wypuszczane są naraz i Raczej każdy je tak ogląda, wiesz, czy jeden, czy dwa, czy kilka odcinków w ciągu dnia i po prostu w ciągu tygodnia wchodzi cały, kiedy już zaczniesz oglądać. I dlatego moim zdaniem one powinny stanowić jakąś taką mm, historię w stylu, wiesz, rozciągniętego filmu, że, że po prostu oglądasz, wiesz, całość i, i masz to zamknięte, powiedzmy, na, na amen. A jeżeli to się kończy, wiesz, w taki sposób trochę... Wiesz, zapowiadające, oho dobra, już będzie trzeci sezon, a może jeszcze dwa spin-offy, no to, to trochę masz takie już inne poczucie, nie? Jedno, jedno mogę powiedzieć względem jeszcze pierwszego sezonu. Yy, tam, tam była kwestia też powstawania tej postaci. On tam długo czasu, dużo czasu minęło, sporo odcinków, zanim on się doczekał swojego stroju, o czym też zresztą wspominałem, przy, przy tym jak pierwszy sezon miał premierę. I, I trochę ten strój mi się nie podobał, trochę mi się ten strój nie podobał, i mogę tylko tyle powiedzieć, że poprawili to i nawet w jakiś to sensowny sposób uargumentowali, dlaczego on sobie wykonał jakąś tam nową wersję tego stroju, więc przynajmniej się go przyjemnie oglądało i teraz już nie mam zastrzeżeń do tego, jak wygląda ta postać. Czyli w stosunku do pierwszego sezonu trzyma poziom Rafale? Poziom na pewno trzyma. Nie można powiedzieć, że jest jakoś tam wyraźnie gorszy. Jest, jest na pewno trochę inny. No, ciężko mi się odnieść, wiesz, jednoznacznie do tego, czy mogę, wiesz, tego Panishera potraktować jako, jako, tutaj wartość dodaną, tak? No, bo on w tym momencie będzie stanowił, wiesz, pójście w inną stronę, tak? Pójście w jakiegoś spin-offa i wiesz, czy on jest naprawdę dla dla Dardewila wartością dodaną, biorąc pod uwagę, wiesz czego się możemy spodziewać przy, przy następnej edycji, tak, przy trzecim sezonie. W tym momencie, jeżeli wiesz, Dardewil będzie miał powiedzmy samodzielny sezon i on będzie dalej szedł w tym kierunku, i będziemy mieli kolejny serial z Pani Szczerem, no to dla mnie, jeżeli miałbym wybierać, to od razu idę w kierunku Pani Shera i koniec kropka. I tego się boję, że, że to w tym kierunku, wiesz, może, może stracić, tak? Że może ten poziom dalej spaść. Na chwilę obecną jest jest ok, no, jest jak najbardziej na plus wręcz, jeżeli chodzi o to, że, yy, że masz więcej tych postaci, tak? Tam też, no, są, są pojawiają się inne postacie, które yy... trochę, to... trochę 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 ale to też, ale wiesz, yy, to jest yy, całą kształt. Bardzo podobną sytuację masz też z Batmanem, dajmy na to Dark Knightem. Na 100% znajdziesz osoby, które obejrzą no, Batmana, da, to chodzi mi o, o głównie o Dark Knighta, z Jokerem, dla Jokera, nie, nie dla Batmana. I to też, wiesz, to, to jest Tak, ale innego, tu jest coś innego, Krystian, ja, tu jest coś innego, dlatego ja, że ja, przy Dark Knightie wiem, miałeś i... historię tego Jokera opowiedzianą od A do Z i ewentualnie tam się pojawiała postać dwóch twarzy jako wiesz nie wiem efekt uboczny tak jako jako wytwór tego jokera jakby i, i on otwierał jakąś tam dalej ścieżkę tak w sumie, w sumie też się kończył yy, cały no bo on tam może już trochę fabuła mi się zaczęła mieszać nie no ale w trzeciej części już go nie było to było wszystko w drugiej części zamknięte i Wiesz, i to była zamknięta historia, tak? To był jednak film, wiesz, w pełni fabularny, który nie zostawiał takiego hamskiego A, dobra, on przeżył, nie, na koniec ruszył ręką i w kolejnym, w kolejnej części będzie to samo. A, a tutaj mi tego zabrakło, nie? Takiego, wiesz, kropki nad i, powiedzmy, żebym miał wrażenie, że, powiedziałbym, że wręcz przeciwnie poszło. Mhm. Wszystko. No, zobaczymy, jakie e... będą twoje wrażenia, jak obejrzysz. W każdym razie no bo, na no pewno właśnie... warto obejrzeć, na pewno yy, dużo jest, wiesz, ciekawych momentów, na pewno jest niesamowita ta postać, yy, moim zdaniem yy, tego, tego panisera i, i po prostu czekałem na niego. I, i spoko, nie? I, i, i oglądajmy to i czekajmy na kolejne sezony. no Ciekawy jestem, jak pójdzie, wiesz, drugi sezon Jessica Jones i. I w ogóle to zaraz mamy premierę y, tych Civil Warsów Marvela, więc y, słyszałem, że tam jakieś pierwsze pokazy przedpremierowe, że, że bardzo są dobrze oceniane, więc na to się szczerze mówiąc mocno ram Na Batmana wciąż nie poszedłem i, i chyba tak już się skończę, ale, ale Civil Błanie. Warsy to będą Błanie. na premierę na pewno. Mhm. No tak. <laughs> e, to w ogóle... E... Podobnie będą, nie? Bo tam konflikty tych, konflikty tych. Dobra, więc, myślę, myślę, że możemy pomału kończyć. Jak słyszycie Daredevil jest w miarę okej, okay, ja go obejrzę. Na, na pewno go obejrzę. Na razie nie mam czasu. Dobra, więc, słuchajcie, standardowo wpadajcie, pod portal.pl, bezimienny.pl, tam zawsze jesteśmy. Na YouTubie, Tomek wrzuca odcinki, czasami pojawi się jakiś filmik. Z jakiegoś streamu, ale jak słyszycie, Tomek ostatnio nic nie ogrywa, nie, niegrzeczny Tomek. No Wskazuje wszystko na to, że dalej będzie tak samo. No, bo jeszcze będzie Tomek gorzej, że grał w pieluchy, jakby T ktoś nie Teraz nie To w będzie, pieluchy. na, wiecie, na podcaście będą recenzje zabawek dla dzieciaka. Nie, nie. Słuchajcie, na nie. następnym nagraniu już Tomek ma być tatą, koniec kropka. No, to za dwa tatą, tygodnie, tak. to dłużej już nie będzie czekał. No nie. Więc no trzymamy jest, kciuki wszyscy, ode mnie wszystkiego najlepszego i tak. oby się tam, wiesz, dobrze wykręciło. No. Dobra. Drodzy słuchacze, 57. odcinek podcastu, bezimienny do dobieg, końca. Wiecie, gdzie nas znaleźć, piszcie, komentujcie, róbcie szum wokół nas, będzie super. Więc ze mną był standardowo Tomek Zawadzki. Dziękuję bardzo wszystkim. Był ze mną Rafał Radomyski. Byłem też ja, cześć. I byłem też ja, czyli Chrystian KND. Słyszymy się za dwa tygodnie. Eee, tak. Myślę, że w, w poniedziałek nagramy. Eee, więc trzymajcie się. Żegnam.